Dzień dobry, witam Państwa, nazywam się Agnieszka Łakoma. Bardzo dziękuję za przybycie, za udział w naszej debacie. Po raz pierwszy będziemy mówić o projekcie, który jest jednym z najbardziej sztandarowych projektów rządu polskiego, czyli programie Inwestycje Polskie. Są z nami osoby odpowiedzialne za realizację tego programu. Z jednej strony, z drugiej strony eksperci i wreszcie przedstawiciele firm, które są zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia, jakie ma zaoferować dla realizacji inwestycji tenże rządowy program. Myślę, że zaczniemy dzisiaj troszkę nietypowo, ponieważ mamy przygotowaną specjalną prezentację na temat funduszu, który należy do czołówki, jest potentatem, jeśli chodzi o inwestycje infrastrukturalne na świecie. Jest z nami w charakterze gościa specjalnego pan Cort von Lewiński. I'd like welcome Mr. Lewiński. Are you ready? Great. The floor is yours, please. Pan Lewiński przedstawi nam prezentację na temat działalności, aktywności funduszu. Bardzo proszę. Dear Minister Tombowski, dear Mr. Grendowicz, dear Mr. Kaczyk, dear panelists, dear organizers, ladies and gentlemen. Thank you very much for inviting me to speak today about institutional infrastructure financing. And when I speak about that for the next 15 minutes, I'd like to speak about the importance of investing in infrastructure, yes. Why involving the private sector may well make a lot of sense, what the private sector may look for the involvement, and actually who the private sector infrastructure investors are. And finally, what that may mean for Poland. But before I get into those points, please let me introduce a little bit briefly myself and the organization I represent. My name is Cort von Lewiński. I'm a managing director at Macquarie Infrastructure and Real Assets, MIRA, as we abbreviate it. And MIRA is the, by some distance, the world leading private institutional infrastructure investor in the world. MIRA has about 80 billion euros of assets under management. And those assets are invested in around 100 businesses around the world, 100 businesses in 23 countries. And I actually had a few slides to that. I don't know who's in charge in actually flicking through the presentation. I am myself. Okay, that's easy. So it is investing in 100 businesses across the world, and those businesses serve about 100 million people every day with essential services. And that can be services like airports, toll roads, water utilities, electricity networks, gas networks, storage businesses. It's essential services which we as an institutional infrastructure investor are interested in, and that is what we are investing in. This slide has a few pictures of these assets and the infrastructure categories I was referring to. As you can see, it has airports, it has also telecommunication infrastructure, car parkings, and of course, the one investment we have in Poland is a container terminal in Gdańsk, DCT Gdańsk. But now on to the questions I was talking about earlier. Why is infrastructure investment important? I think that is nothing new to anyone, but the most important thing to this really is infrastructure investments help economic growth. And accelerating infrastructure investments accelerate economic growth. And therefore, I think if there is a lack of fund, it makes well sense to involve the private sector in infrastructure financing, because the private sector can, for one, provide capital in order to accelerate the investment, but the private sector can also provide expertise in order how to develop infrastructure investments, but also how to operate them efficiently and bring world best practice to the country where we invest in. Now, when talking about involving the private sector, it's probably also interesting, who are these people? Where does the money come from? And typically, institutional infrastructure money comes from the largest part, pension funds. It's pensioners' money from around the world, which is being collected in infrastructure funds, which people like MIRA, like us,
set up and organize, and those funds will then be invested in various infrastructure projects, which I'm going to talk about later on as well. Other than pension funds, there are insurance companies, there are also sovereign wealth funds, but pension money is the largest part of money which is put into international infrastructure. Next point is, what are those investors looking for? The benefits of involving the private sector also requires the private sector to find stability, reliability in an environment where they want to invest, and a required certain level of opportunities, because without opportunities, the private sector will look at other places. Maybe moving on, and the last part I put on the bottom of that slide. I think that there are lots of statistics around the benefits of infrastructure, but I think one catchy observation is that if invested in appropriately in infrastructure, one zloty invested in infrastructure can easily translate into more than 10 zloty of economic growth. And I think that's a very important point to remember, because that shows that infrastructure investment is not just spending money, it is actually investment which can pay off. Now, onto the benefits of investing in infrastructure. There are obviously many, as I was saying, but the key benefits are the investment in infrastructure does increase economic growth. Economic growth helps a country to be more competitive, and good infrastructure helps for that as well. Higher competitiveness in an economy fuels economic activity. Economic activity leads to a higher level of employment, and a higher level of employment, of course, will ultimately lead to a better economic development and higher income for the government and taxes, and also a better well-being in the country. Now, all those benefits are great. Other statistics, and again, there are many numbers out there, and I put just a few numbers on the page, and which I consider to be rather on the low level of what infrastructure investments are required, but at the same time, they are actually quite impressive. And if you go around the world, you see those impressive numbers anywhere. So I see one statistic that alone for Poland alone, infrastructure investments every year amount to about 50 billion zloty. Now, if that number is totally accurate, what is infrastructure? I don't want to comment, but I think the important point around that is it is a huge amount of money required to go into infrastructure. And when we talk about investments in infrastructure, this does not only mean new developments. It does not only mean new roads or new airports or new utility lines. Actually, the larger part of infrastructure investments may well be the maintenance and upgrade of existing infrastructure. And that is very important, because a lot of money is required for that as well. And all of that is obviously in the context of constrained government budgets, and also a constraint for the traditional sources of private bank money or equity going into infrastructure. And therefore, the alternative sources of private funding, which can come from infrastructure funds, ultimately pension money, may well be attractive. And the OECD has actually quoted in a very detailed study they undertook for a couple of years and presented 2 years ago, that the private pension fund sector and those institutional investors may well be the most suitable source to bridge the infrastructure gap, with the infrastructure gap being the gap between the huge requirements for infrastructure investments and the lack of funds to actually undertake them. Now, I was talking about what private infrastructure investors can provide, and I was obviously pointing to the capital, but more importantly, I think, is what they can bring in terms of expertise. I put three examples on that slide, which I quickly want to touch on. Those are three examples out of the portfolio of 100 companies we own and operate. And I could probably have chosen any three of those 100, but those three are probably relevant, because the first one is DCT Gdańsk, the one investment Macquarie has done in Poland, a container terminal which was newly built a couple of years ago in Gdańsk, and today is the leading container terminal
in the Baltic. It was developed on time and on budget for an investment of about 1 billion zloty. Today, it is, as I said, the leading container terminal in the Baltic. It has actually transformed the container logistics in the region, and it employs 500 people directly. It has probably created a few thousand jobs indirectly, and it has now become a real contributor to government income from taxes and duties. Another example is Brussels Airport. Brussels Airport was privatized by the Belgian government in 2004. 70%, a majority, was privatized. And I think that is important because the privatization in which Macquarie participated and won led to Macquarie then actually taking the lead in the development of that airport. That airport has since then seen significant investments in aeronautical as well as non-aeronautical investments. It has grown its revenue base a lot, and actually it has become the most efficient airport in Europe today. And on that, I'm proud to point to typically that Macquarie owns three airports in Europe. That is Brussels, Copenhagen, and Bristol. And all three, those three are the top three in terms of when it comes to service levels and efficiency. And they weren't the top three at the time Macquarie got involved. So I think with that, I want to demonstrate that there are positive things and developments which come to the assets when involving private, experienced private investors. And the last example to that is a water utility called Thames Water, which is the largest water utility, water and sewage utility in the UK. Thames Water was acquired by a consortium led by MIRA in 2006. And what is important here is that it was not only a big investment of more than £5 billion at the time, but since then and currently every year, we are investing about £1 billion into the maintenance and upgrade of the network, which originally is from the Victorian age. So it had massive problems at the time with water leakage and pipeline bursts. And all that is now has been improved. And the regulator has acknowledged that by ranking Thames Water now at the high end of the regulatory and service benchmarks, while it was at the very bottom in 2006 when Macquarie got involved into that project. I spoke about, and in the interest of time, I don't want to spend too much time on that, who are those investors? The investors, as I said, are largely coming from pension funds and insurance companies, and they are long-term. And I think this long-term point is very important because infrastructure is a very long-term exercise. Infrastructure can't be done short-term. It needs development periods, it needs planning periods, and actually the operational period is very long as well. So it requires patient investors who are willing to wait and support a business to become a sustainable business over time to fulfill the essential services it owes to the public. There are a couple of things which such institutional investors are obviously looking for, and I flagged the most important ones earlier, and they are really the reliability in the environment where investments are being done. It is a transparency of processes around those processes, and it is obviously, as I was saying, and as I will come back to once more, it is the requirement for a critical mass in terms of opportunities. Because only if there are well-structured opportunities in a market like Poland, it will be able to attract the foreign money which otherwise may go somewhere else. And I think that is, and I'm coming to my last slide I wanted to speak to, I think that is really important. Because ultimately, all economies, not just the European ones, actually all economies are in relative competition for institutional infrastructure money. And this money is very mobile, it is very flexible, and it may go wherever the right opportunities arise. And therefore, if a country like Poland wants to attract the international money, it also has to provide the right incentives for the money to come and not being deployed somewhere else. Now, I think Poland clearly is a very attractive market for infrastructure generally, because it is a big market, it has a very strong economy,
has proven to be the most resilient economy in the financial crisis in Europe, and it is expected to grow significantly. So I think it can also be a very attractive market for foreign institutional investors. But I think this is subject to a couple of things, and most of them I spoke to already. It is the reliability, it is the transparency, and it is what we call deal flow. So deal flow does not only refer to the requirement to make a lot of investments in infrastructures. Opportunities are really defined for us for being investment requirements which are structured in a way that the private sector is interested, willing, and capable to participate. And when and that a critical mass of that projects is really important to be provided for such investors to come. There's also the political support, which is important. And I think on that point, I see a great development, especially over the last year here in Poland, especially with the infrastructure initiative announced by the government, and also with the establishment of PIR, which from my perspective has actually developed in almost something which I would call the speed of light, because if we look around the globe how other countries sometimes take very long in setting up such programs, I think the way and the professionalism with which it was done in Poland was very good. I think that gives a lot of credibility to Poland as a market, and I think that international investors will positively appreciate that. But obviously, this is only one step. It is great to see such a development, and it is great that, and we hope that this will be continuing. I think the biggest aspect I find will be important is the opportunities. And those are the last three points I put on the slides, and then I will stop my presentation. It's a few thoughts which may be interesting for continuous discussion later on, but I think a more a trend of majority or full privatizations may be a way, at least a way to attract infrastructure investors. And it would also be a way, if you think about the examples of Gdansk, of Brussels, of Thames Water, it's a way to fully involve and make responsible the private investors which come to the market. So this is one thing one may want to contemplate. Another thing is probably a more progressed unbundling of transmission networks, which is something which lots of Western European countries have done, which lots of utilities have ultimately embraced, because the one thing infrastructure investors are very happy to pay high prices for, because it is exactly what their investors are looking for, are transmission and distribution networks. And utilities in Western Europe, which arguably have been much more under financial pressure than the ones in Eastern Europe, have taken that as an opportunity to dispose of those assets to free up funds to invest and fuel the other growth they wanted to undertake, for example, in generation. And finally, I think the last point is thinking about privatizing existing brownfield projects in order to generate funds for the development of greenfield projects is also something which can be thought about, because usually we see a big focus on bringing private money to fund new projects, greenfield projects. But one way the same goal can probably be achieved quicker and better and with more benefits for the government is actually with the government to privatize existing projects, which may be more attractive because they have less risk for private investors, and then use that money, which private investors are very happy to pay for, to then fund the development of greenfield projects. So with that, thank you very much for your attention. I think Poland has a great opportunity to become an attractive market for institutional investors. I personally very much hope that this will happen quickly. And we as MIRA are certainly looking at Poland as an interesting market. Thank you very much for your attention. And thank you for your presentation. I think it's a good reason to start our discussion, and I think that final conclusion is very important for us. Thank you so much. Proszę panów,
Pora przejść do zasadniczej części naszej dyskusji, czyli tego, co możemy zrobić z polskimi inwestycjami rozwojowymi, co możemy zrobić z całym programem i na ile możemy go wykorzystać. Ja się spotkałam z takimi dwoma opiniami, tylko tytułem wstępu. Pierwsza opinia niezwykle pozytywna, czyli że dobrze, że, przepraszam za wyrażenie, rząd w końcu wpadł na ten pomysł, ponieważ inne kraje mają tego typu projekty i też starają się wspierać najbardziej kluczowe inwestycje, więc nie jesteśmy tutaj absolutnie odosobnieni, tylko może szkoda, że tak późno, a z drugiej strony spotkałam się z takimi opiniami, że nie do końca polskie inwestycje rozwojowe będą w stanie spełniać swoje zadania wyznaczone przez rząd. Za chwilę, mam nadzieję, pan minister Tamborski powie nam, jakie to będą zadania, ale część ekspertów wskazuje na takie obawy wynikające z faktu, że jednak to jest projekt rządowy, zaproponowany przez rząd i część ekspertów wyraża obawy, że polskie inwestycje rozwojowe jako spółka nie do końca będą się kierowały tylko i wyłącznie kryteriami komercyjnymi, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji finansowych, decyzji o wsparciu bądź też udziałach w danym przedsięwzięciu, ale że będą też brane pod uwagę inne przesłanki, na przykład polityczne. Myślę, że o tym porozmawiamy. Jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że bardzo się cieszę, że spotykamy się dzisiaj, ponieważ wczoraj doszło do takiego bardzo znaczącego wydarzenia. Jest z nami prezes grupy Lotos. Wczoraj doszło do podpisania umowy, która razem z polskimi inwestycjami rozwojowymi, ze spółką, która skutkować będzie tym, że grupa Lotos może się czuć bardziej pewnie, jeśli chodzi o finansowanie projektu wydobycia złóż na Morzu Bałtyckim. Spółka Petrobaltic należąca do grupy Lotos ma duże szanse na pozyskanie środków właśnie w ramach programu. Nie jest to oczywiście pierwsze przedsięwzięcie, jest to już w sumie trzecie przedsięwzięcie, ale może najpierw pan minister Tamborski o zadaniach programu Polskie Inwestycje, Inwestycje Polskie. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję za pomysł zorganizowania tej debaty, bo myślę, że rozmawiamy o bardzo ważnym projekcie, o potencjalnie bardzo ważnym projekcie. Mam wrażenie, że ten potencjał się wyzwala cały czas i myślę, że to w sumie od nas zależy, od nas w bardzo szerokim rozumieniu tego słowa. Co z PIR-em będzie dalej w przyszłości, czy z całym programem polskich inwestycji. Ja myślę, że PIR już swoje zadanie, pierwsze przynajmniej, pewnie w pewnym stopniu już wykonał, dzięki, raczej myślę, że obecność Korda, który dzisiaj tą prezentację na temat funduszu Macquarie jakby przedstawiał. Myślę, że to jest jakby taki dobry właśnie dowód na to, że faktycznie już pierwsze drobne zadanie udało się wykonać. Jakby pamiętam swoje rozmowy takie pierwsze, z kolegami z funduszu Macquarie, które prowadziliśmy już dobry ponad rok temu, kiedy koledzy przyjechali do Polski jakby i szukali takiego kontaktu, zaczepienia, mówiąc, informując o tym, że fundusz Macquarie jest zainteresowany stworzeniem funduszu, który miałby inwestować w polską infrastrukturę. I widzę, że dzięki PIR-owi i dzięki tym różnym dyskusjom, które w tej chwili prowadzimy, jakby to zainteresowanie zdecydowanie się wzmogło i mam takie wrażenie, ale to do potwierdzenia przez Korda, koledzy są dużo bliżej podjęcia tej decyzji o tym, żeby taki fundusz utworzyć. Ja myślę, że to byłoby bardzo dobra informacja dla Polski. Gracz tej klasy faktycznie poświęciłby swoje środki i środki swoich klientów do tego, aby zainwestować w polską infrastrukturę. Ja myślę, że jesteśmy w tej chwili mniej więcej rok po tym, jak pan premier Tusk w swoim tak zwanym drugim exposé jakby przedstawił założenia programu polskich inwestycji rozwojowych. Zakładaliśmy, że w roku poprzednim uruchomimy sam program, zawiążemy spółkę, podejmiemy takie działania organizacyjne. W roku 2013 dokonamy podwyższenia funduszu BGK, co zostało dokonane na samym początku roku, dzięki czemu bank BGK, czyli ta dłużna strona programu, dłużny filar programu, tak, przepraszam panie prezesie, jakby jest zdecydowanie mocniejszym bankiem i dysponuje zdecydowanie wyższymi środkami pozwalającymi na wchodzenie w bardzo duże ekspozycje finansowe. Zakładaliśmy, że bank pozyska zewnętrzne finansowanie, ale to zdaje się nie jest w tej chwili konieczne, bo bank w dalszym ciągu jest bardzo płynny, także nie ma takiej konieczności.
Ja myślę, że pan prezes opowie o tej nadpłynności, o tych miliardach, które spokojnie może zainwestować. Tak jest. Jakby zakładaliśmy intensyfikację aktywności BGK, ale nie będę tutaj zabierał chleba panu prezesowi, ale pierwsze już takie projekty, tak zwane flagi, już zostały przez bank w tym zakresie uczynione. No i zakładaliśmy, że nazywana wtedy spółka CSI, czyli celowa spółka inwestycyjna, zacznie działać. CSI w tej chwili nazywa się PIR, no i spółka działa. Myślę, że osiągnęliśmy sukces mimo mnóstwa trudności biorących się, myślę, przede wszystkim z takiego swego rodzaju zderzenia między kulturą rynkową, a taką kulturą administracyjną, czy kulturą wręcz polityczną. Ja myślę, że sam program rozwoju, myślenie o rozwoju polskiej infrastruktury to takie wyzwanie dla myślę wszystkich. Myślę tu i o tej części politycznej, i o tej części administracyjnej, a o sferze administracyjnej, ale również o sferze biznesowej. Mówimy, to o czym pan prezes Gendowicz kilka razy już w publicznych wystąpieniach podkreślał, tak naprawdę mówimy o możliwości stworzenia programu, produktu, który wychodzi poza kalendarz polityczny. Myślenie o rozwoju infrastruktury w Polsce to jest faktycznie projekt wychodzący poza kalendarz polityczny i tworzymy w tym momencie instytucję, która tak naprawdę wychodzi poza ten kalendarz polityczny i te założenia, które poczyniliśmy na samym początku, że mówimy o stworzeniu instytucji, która ma być wysoce profesjonalna, jakby z tych założeń się stopniowo wywiązujemy. Udało się namówić, przekonać, szczerze nie trzeba było specjalnie namawiać i przekonywać, ale udało się pozyskać do współpracy w Radzie Nadzorczej, myślę, ludzi, którzy dysponują olbrzymim doświadczeniem i wiedzą, jeżeli chodzi o prowadzenie inwestycji. Myślę, że to założenie profesjonalizmu udało się w tym elemencie dowieść. Tak samo, jeżeli chodzi o zespół pana prezesa, o zespół, który w tej chwili jakby podejmuje, zaczyna, prowadzi pracę już samym PIR-ze. Myślę, że też jakby jakości tego zespołu mógłby pozazdrościć nie jeden zespół banku inwestycyjnego. I to, co nam się udało w sumie, to że są to ludzie, raz zawodowcy, dwa potwierdzeniem tego jest między innymi to, że oni jakby, to też jest potwierdzenie dla samego programu, myślę, że skoro ludzie o takich życiorysach jakby, nie chciałem powiedzieć porzucają, ale decydują się na zmiany miejsca pracy w Londynie, w międzynarodowych instytucjach finansowych po to, żeby dołączyć do takiego no, w sumie startupu, jakim jest w tej chwili PIR, jest chyba, myślę, dobrym potwierdzeniem tego, że widzą w tym projekcie swoją przyszłość i widzą, że to jest projekt również istotny i przyszłościowy dla Polski. Ja myślę, że to, w jaki sposób stworzyliśmy narzędzie, takie, które z jednej strony jest na wysokim profesjonalnym poziomie i będziemy dbać o to, aby ten poziom utrzymać. Zakładamy zwiększenie zespołu inwestycyjnego, ale też nie chciałem odbierać prezesowi Gendowiczowi chleba. Natomiast tak naprawdę sukces PIR-u to jest, zależeć będzie od tego, w jaki sposób i politycy, i administracja, i tak naprawdę przedsiębiorcy, inwestorzy, będą w stanie ten instrument wykorzystać. Znaczy myśmy stworzyli jakby profesjonalny instrument, który, tak jak wspominałem już kiedyś przy okazji naszej debaty na temat energetyki, że mamy kapitał i nie zawahamy się go użyć, to dalej jest jakby ważne i aktualne. Ja myślę, że tak naprawdę od pomysłowości w tym momencie i konsekwencji polskich przedsiębiorców, czy międzynarodowych inwestorów również zainteresowanych inwestycjami w polską infrastrukturę, tak naprawdę zależy, czy to narzędzie będzie w właściwy sposób wykorzystane. Natomiast jakby przy długim trochę wstępie, odnosząc się do pytania pani redaktor, ja myślę, że podstawowe założenia, jakie postawiliśmy przed tą strukturą, to są takie, aby wspierać finansowanie polskiej infrastruktury. To jest jakby takie podstawowe założenie. Nie mówimy tutaj o pomocy publicznej, mówimy tutaj o inwestycjach, które mają przynosić zwrot. Jakkolwiek PIR jako instytucja finansowana środkami publicznymi oczywiście powinna być gotowa i brać pod uwagę nie tylko i wyłącznie jakby finansowe parametry tych projektów, ale również takie elementy jak to, w jaki sposób te projekty będą wpływały na zmianę Polski tak naprawdę, na zmianę jakości polskiej infrastruktury.
tego, w jaki sposób te konkretne projekty mogą przełożyć się czy na dynamikę polskiego PKB, czy na kreację, co jest niesłychanie istotne, miejsc pracy. I to, co jest chyba istotne, i to, że to jest program, który ma tak naprawdę przyciągać, pomagać prywatnym inwestorom, pomagać im we wchodzeniu w zaangażowania właśnie w projekty, które mają na celu rozwój polskiej infrastruktury. Ja myślę, że tutaj już mamy taki pierwszy pozytywny element, jak wspominałem na początku, to, że Macquarie jest w tej chwili w Polsce i z nami i rozmawia, prezentuje i jakby czyni swój marketing. Jakby myślę, że to też jest w pewnym sensie pewien drobny pierwszy, drugi po wczorajszym liście intencyjnym, taki drobny sukces PIR-u, że taki fundusz tego typu Polską się w tej chwili interesuje i jest tutaj z nami rozmawia. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Ja myślę, że dwie takie najistotniejsze konkluzje z pana wypowiedzi, na które ja bym zwróciła uwagę, to o czym pan mówił, czyli o pomysłowości polskich przedsiębiorców. Ja mam wrażenie, że przynajmniej jak patrzeć na informacje nieoficjalne, które pojawiają się, to chyba ta pomysłowość jest bardzo duża, ponieważ mówi się już o kilkudziesięciu nawet potencjalnych projektach, które zostały zgłoszone czy to w Ministerstwie Skarbu, czy też bezpośrednio u prezesa Grendowicza. Panie prezesie, jak wygląda sytuacja u pana? Ponieważ mówi się też o tym, że w zasadzie PIR więcej niż 3 projekty rocznie nie będzie mógł wchodzić. Mówi się o liście nawet 30 projektów i firm, które są zainteresowane tym programem. Na co można liczyć i tak naprawdę jakie kryteria pan stawia tym projektom, które mogłyby liczyć na wsparcie PIR-u? Sądząc po liście intencyjnym podpisanym wczoraj, wydawałoby się, że mówimy nie o stricte projekcie infrastrukturalnym, tylko mówimy o zupełnie nowym segmencie, bo mówimy o wydobyciu ropy, więc wiadomo, że brane są pod uwagę różne branże, które mogłyby korzystać z PIR-u. Jak pan ocenia te możliwości? Dzień dobry Państwu. Może zanim odpowiem na pytanie, to też tytułem wstępu, pozwolę sobie parę rzeczy powiedzieć. Po pierwsze, niezwykle cieszy mnie, że ta debata ma miejsce. W ciągu ostatniego roku odbyło się wiele debat. Niestety wszystkie te debaty miały jeden wspólny mianownik, a mianowicie były to z grubsza debaty polityczne. Więc doktoryzowaliśmy się kolektywnie, mówiąc o tym, co ten PIR mógłby robić, co inwestycje polskie mogłyby robić. To jest chyba pierwsza okazja, kiedy możemy powiedzieć nie, jaka może być teoria, ale co tak naprawdę program Inwestycje Polskie, a PIR w szczególności, może oznaczać w praktyce. Dobór uczestników tej debaty nie jest przypadkowy. Są to osoby, które po pierwsze mają ambitne, których firmy mają ambitne plany inwestycyjne, po drugie takie, z którymi już koncepcyjne co najmniej rozmowy PIR przeprowadził i w związku z tym możemy pochylić się nad tematem, co w praktyce PIR może zrobić, jakie mogą być ograniczenia, ale też jakie stoją przed nami wspólnie szanse i co trzeba zrobić, aby te szanse zrealizować. Więc taka bardzo pragmatyczna rozmowa, odbiegająca trochę od formatu, który dotychczas miał miejsce, bo jak wiemy dotychczas były to głównie debaty polityczne. Czy PIR w ogóle jest dobrym pomysłem, czy bardziej w lewo, czy bardziej w prawo, ale czy bardziej rozwojowo. Co do tego, że jest dobry, to się zgadzamy. Przechodzimy do konkretów po prostu. Otóż może odniosę się do paru wątków, które pojawiły się w wystąpieniu Korda von Lowińskiego i być może, które też warto by było w trakcie naszych wypowiedzi podkreślić. Kord mówił o tym, w jaki sposób środki prywatnych inwestorów mogą zostać wykorzystane do niejako zlewarowania poziomu inwestycji w infrastrukturę. Otóż rolą PIR ma być aktywizacja środków innych podmiotów. Nie chodzi o to, żeby wykorzystać 10 miliardów złotych, które zostały zadeklarowane dla PIR-u w ramach programu Inwestycje Polskie, ale o to, aby te 10 miliardów zaktywizowało co najmniej kolejne 10 miliardów środków własnych naszych inwestorów, bo jak wiemy, PIR będzie inwestował jako istotny akcjonariusz mniejszościowy, czyli do 50%,
a oprócz tego, aby zaktywizowane zostały środki bankowe. I mam na myśli tutaj nie tylko środki Banku Gospodarstwa Krajowego i tutaj już zgodnie z konwencją pana ministra nie będę odbierał chleba panu prezesowi, ale również, aby zaktywizować środki bankowe pochodzące z banków komercyjnych, z banków innych niż Bank Gospodarstwa Krajowego. Więc ta aktywizacja kapitału jest bardzo istotnym elementem. Drugi element, który pojawił się w wypowiedzi Korda von Lewińskiego, to był tak zwany deal flow, czyli podaż wystarczająco atrakcyjnych z punktu widzenia inwestora projektów. Bo na koniec trzeba podkreślić jedną rzecz. Projekty, obojętne czy Macquarie czy PIR-u, nie są tak naprawdę projektami Macquarie czy PIR-u, tylko są projektami realizowanymi przez kogoś z jakąś tam intencją przyświecającą. Może troszeczkę różni się podejście Macquarie, który zwykle przejmuje większościowe udziały w przedsięwzięciach i również, i to jest bardzo istotna rzecz, kompetencje menedżerskie od koncepcji PIR-u, czyli tej, gdzie wchodzimy jako mniejszościowy akcjonariusz do przedsięwzięć i nie przejmujemy odpowiedzialności za zarządzanie danym przedsięwzięciem. Także ogłoszony przez nas wspólnie z Lotos Petrobaltic pierwszy projekt, podpisanie porozumienia o współpracy z Lotos Petrobaltic dotyczącego zagospodarowania złoża B8 na Morzu Bałtyckim. Jest to projekt, który będzie realizowany przez Lotos Petrobaltic. To Lotos Petrobaltic będzie odpowiedzialnym za realizację tego projektu, my będziemy inwestorem finansowym. Więc ta podaż jak gdyby i to, aby wysokiej jakości projekty się pojawiały, jest bardzo, bardzo istotne. I muszę powiedzieć, że i tutaj teraz wchodząc w temat, który pani zadała, 30-40, no konkretnie w tej chwili mogę już powiedzieć, 36 projektów, którym się po wstępnej analizie około setki rozmaitych pomysłów, którym się w tej chwili przyglądamy, przy czym 10 z nich jest przedmiotem bardzo szczegółowej analizy i współpracy z naszymi partnerami, zaś 19 z nich to projekty, które zostały niejako odesłane do współinwestorów z oczekiwaniem pewnego zrobienia jakiejś istotnej pracy po stronie inwestora. Te projekty są naprawdę na bardzo różnym etapie przygotowania. Nie jest przypadkiem, że pierwszym projektem, który zdecydowaliśmy się pokazać państwu, społeczeństwu, jest projekt złoża eksploatacji złoża B8. Ale po najlepiej przygotowany po był? Po wstępnym czy przeglądzie. Czy najłatwiejszy, panie prezesie? Nie. Najłatwiejszy na pewno nie jest, natomiast na pewno był najlepiej ze wszystkich przygotowany. To był projekt, który od momentu, kiedy zobaczyliśmy go, wiadomo było, jaki ma być model biznesowy, wiadomo było, jaki będzie model dochodowy tego przedsięwzięcia. Oczywiście jest to projekt trudniejszy niż wiele innych. Jestem tutaj w miarę przekonany, że żaden z funduszy infrastrukturalnych, obojętne czy mówimy o Macquarie czy żadnym innym, w tego typu przedsięwzięcie pewnie by nie wszedł. Po pierwsze, bo nie jest to stricte wąsko rozumiana infrastruktura, a po drugie, jak podkreślał Kurt von Lewiński, fundusze infrastrukturalne raczej stronią od tak zwanych greenfieldów, czyli od projektów, które zaczynają się od przysłowiowej dziury w ziemi. Raczej fundusze infrastrukturalne inwestują w tak zwane brownfieldy, czyli rozbudowę pewnych aktywów, a bardzo chętnie w szczególności po prostu w transakcje wykupów, czyli istniejące aktywo z istniejącymi przepływami finansowymi, które jest wykupywane przez fundusz infrastrukturalny i eksploatowane przez ileś tam kolejnych lat. Teraz może parę rzeczy, które znowu pojawiły się w wypowiedzi pana ministra, jeżeli mogę. Mówiliśmy trochę o procesie i to nawet chyba też pojawiło się w pani zagajeniu, czy w wypowiedzi Korda von Lewińskiego. Proces decyzyjny PIR-u, który wiem, to było pani pytanie, czy nie będzie nacisków politycznych i na to pojawiają mogę odpowiedzieć. Się takie opinie. Tak, jasne. Nie, to są opinie jak najbardziej uzasadnione i między innymi dlatego pomysłodawcy PIR-u zadbali o to, aby proces decyzyjny był tak merytoryczny, jak jest to tylko możliwe.
Na ten proces merytoryczny składa się parę elementów. Po pierwsze, i tutaj do niektórych z nich nawiązał już pan minister Tamborski, więc po pierwsze proces decyzyjny jest trzyetapowy. Zarząd, komitet inwestycyjny, rada nadzorcza. Musi to być, i tutaj przepraszam za przypadkową zbieżność, ale musi to być trzy razy tak. Więc tylko w sytuacji, kiedy będzie to trzy razy tak, dany projekt zostanie zrealizowany. Na którymkolwiek z tych etapów projekt może nie zostać zatwierdzony, może po prostu nie uzyskać akceptacji. Zarówno w zarządzie, jak i w Radzie Nadzorczej zasiadają osoby z bardzo bogatym doświadczeniem inwestycyjnym, jak mówił pan minister Tamborski. Tu obecny prezes Kacprzyk jest jednym z członków Rady Nadzorczej. Zsumowane doświadczenie w inwestowaniu, w finansowaniu infrastruktury tych osób jest bardzo, bardzo solidne i myślę, że ich nazwiska mówią same za siebie. W związku z tym sam osoby plus proces powodują, że nie ma tutaj jak gdyby możliwości, nie ma przestrzeni, żeby w obecnej strukturze przez to sito przeszła transakcja, która byłaby stricte dyktowana przesłankami politycznymi. Natomiast, co trzeba powiedzieć, to, że wśród czterech celów, które PIR ma spełniać i które niebawem będziemy prezentować jako część naszej polityki inwestycyjnej, znajdują się zarówno rozwojowość, czyli ten element, który spowoduje, że będziemy jednak różnili się troszeczkę od funduszy takich jak Macquarie, które są po prostu inwestorami czysto szukającymi zwrotu bezpiecznego i długoterminowego zwrotu, czyli my spełniamy jednak ten element mandatu rozwojowości. Robimy rzeczy, które być może sektor prywatny, na które sektor prywatny nie zdecydowałby się, może nie ze względu na sam element ryzyka, ale na przykład rozciągnięcie w czasie procesu budowlanego, no parę takich elementów, które nie są oczywiste dla prywatnego inwestora. Czyli tak, z jednej strony mamy rozwojowość, z drugiej strony rynkowość, czyli to, aby, jak mówił pan minister Tamborski, aby inwestycje realizowane przez PIR były inwestycjami dochodowymi. Nie ma być to element pomocy publicznej. Oczywiście, jak zestawimy te dwa elementy, rozwojowość i rynkowość, one pozornie są przeciwstawne. W związku z tym tak naprawdę najistotniejszym elementem pracy w PIR-ze będzie właśnie łączenie elementu rozwojowości i elementu rynkowości, tak aby oba te elementy w naszych transakcjach były spełniane. Trzeci element to ten, o którym już mówiłem, czyli aktywizacja kapitału. Czwarty, o którym nie wspominałem dotychczas, to wprowadzanie najlepszych praktyk, czyli nie tylko chodzi nam o spełnianie najlepszych standardów spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych, pomimo tego, że PIR nie jest na razie i w najbliższej przyszłości nie będzie notowany na giełdzie papierów wartościowych, podjęliśmy decyzję, że będziemy starać się spełniać w takim zakresie, w jakim będzie to możliwe, wszystkie standardy obowiązujące spółki giełdowe. Będziemy również starać się spełniać zasady z Santiago i oprócz tego szerzyć na polskim rynku, to jest bardzo istotny w sumie element, szerzyć najlepsze standardy dotyczące finansowania projektów inwestycyjnych, jakie zespół nasz inwestycyjny zdobywał nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim poza Polską. Osoby, które w zespole inwestycyjnym się znalazły, zespół ten na razie jest stosunkowo niewielki, liczy sobie oprócz wiceprezesa zarządu i mnie, obydwaj uznajemy się za część zespołu inwestycyjnego, bo dużą część naszego czasu spędzamy na kontaktach z klientami. Liczy sobie w tej chwili 5 osób, plus 6 dołączy do nas za 2 tygodnie. Zespół ten jest stopniowo dobudowywany. Jeśli zobaczą państwo życiorysy tych osób, niektóre z nich olbrzymią część swego czasu spędziły finansując projekty inwestycyjne poza Polską. Jedna nigdy w ogóle w Polsce nie pracowała dotychczas. I chciałbym tutaj podnieść to, co powiedział też pan minister Tamborski. Jest to zaszczyt pracować z takim zespołem ludzi, który
też nie chciałbym używać tego słowa, którego nie chciał używać pan minister, porzucili renomowane bardzo instytucje, dla których dotychczas pracowali, ale po prostu zdecydowali się dołączyć do PIR-u nie ze względu na pieniądze, tylko ze względu na to, że jest do zrealizowania bardzo szczytny cel. Możemy zrobić coś dla kraju w oparciu o doświadczenia, które zdobywaliśmy w naszych dotychczasowych miejscach pracy. Powiem tak, panie prezesie, już ostatnie trzy zdania chyba nie były konieczne, bo mi się wydaje, że oczywiste, że zespół musi być najlepszy, jeżeli ma decydować o tak ważnych projektach, częściowo też i bardzo strategicznych dla naszego kraju. Natomiast myślę tak, że panie prezesie, ponieważ pan mówi o tej rynkowości i konkurencyjności, wydaje mi się, że chyba powinniśmy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że PIR nie będzie taką standardową instytucją, ponieważ standardowych instytucji i banków mamy mnóstwo. I tutaj chyba należy liczyć się z tym, że te projekty nie będą takimi typowymi projektami, ponieważ będą miały na pewno dłuższą stopę zwrotu, na pewno będą tak naprawdę realizowane w dłuższej perspektywie i tak naprawdę są obarczone większym poziomem ryzyka niż standardowy projekt inwestycyjny, ponieważ gdyby to były typowe projekty inwestycyjne, to po prostu każdy bank by udzielił finansowania, nie byłoby z tym problemu. Ale czyli to jest specjalna rola PIR-u. Zwróćmy uwagę na to, że PIR nie będzie konkurował z bankami. Tak naprawdę przyjąłem taką roboczą zasadę, że jeżeli transakcja nie może być w minimum 50% sfinansowana z długu, to prawdopodobnie nie jest to transakcja infrastrukturalna, rozumiana jakkolwiek. W związku z tym my jednak będziemy inwestować w infrastrukturalne przedsięwzięcia, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, o czym mówiłem już przed chwilą. Wśród funduszy infrastrukturalnych, czyli takich inwestorów, którzy są inwestorami głównie finansowymi, nie ma tak naprawdę zbyt wielkiego apetytu na inwestycje w projekty Greenfield. To ma być ta różnica, główna różnica, którą my będziemy kreować. Czyli nie będąc inwestorem strategicznym, nie konkurując z Lotosem, czy z Pegnigiem, czy z MPC Morsztyn, chcielibyśmy spowodować, że pewne projekty, które te firmy mają w swoim portfelu i których z rozmaitych powodów same nie są w stanie sfinansować, zostaną zrealizowane. To jest ta główna rola PIR-u. Myślę, że niekoniecznie mówimy tutaj o tym, że te projekty mają się cechować wyższym niż przeciętne ryzykiem. Po prostu one muszą być dobre, muszą być gotowe do realizacji i po prostu w większości przypadków będziemy mieli do czynienia z sytuacją, gdzie nie ma alternatywnego inwestora, gdzie poszukano inwestora z sektora prywatnego i z rozmaitych powodów, czy to właśnie długości inwestycji, stosunkowo niskiej stopy zwrotu, nie było innego partnera. Rozumiem. Panie prezesie, dziękuję bardzo. Jest z nami prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, który jest, nie wiem, takim najważniejszym filarem w projekcie inwestycji polskich. Panie prezesie, czy już czuje się pan jak szef EBOR-u, czy jeszcze nie? Bo wszyscy mówią, że właśnie BGK teraz pójdzie w takim kierunku tak naprawdę. Głównie premier Bielecki mówi, że powinniśmy stać się polskim EBOR-em. Pytam go, czemu nie EBI i czy to robi rzeczywiście. To zapytam, czy może EBI. Myślę, że przede wszystkim mamy ambicje być rzeczywiście polskim bankiem rozwoju. Nie żebyśmy zmieniali nazwę, bo podobna już kiedyś była, natomiast mamy ambicje rzeczywiście zmienić trochę oblicze także BGK, który wcześniej, no chociażby z powodu, powiedziałem, niestabilnej, zmiennej strategii różne rzeczy robił. W tej chwili cel ma jednoznacznie określony i myślę, że to także legło u podstaw decyzji o poszukiwaniu także, powiedziałbym, personalnego wzmocnienia w kierunku bardziej takich biznesowych działań i taki cel przede mną postawiono. Otóż bank BGK jako główny filar. Tak, pewnie jest głównym filarem ze względu na to, przynajmniej póki co jest głównym filarem, ze względu na to, że już istniał w momencie, kiedy program był ogłaszany i to była kwestia, powiedziałem, trochę zmiany strategii działania i dostosowania pewnych rzeczy, a nie budowy spółki czy instytucji od początku, więc rzeczywiście w tym zakresie mamy na ten moment pewnie już sporo bardzo konkretnych osiągnięć. Natomiast ja nie jestem
zwolennikiem takiego prostego porównywania się do jakichkolwiek choćby międzynarodowych instytucji, bo jednak my jesteśmy po prostu bankiem państwowym i te lokalne, zarówno lokalne potrzeby, lokalny kapitał de facto kształtują trochę nasze działania bieżące. W stosunku do tego, co było pierwotnie planowane, to znaczy rzeczywiście minister Tamborski o tym wspominał, poza dokapitalizowaniem, które rzeczywiście miało już miejsce i w pewnym sensie wyzwaniem dla mnie jest dzisiaj efektywne zagospodarowanie kapitału, współczynnik wypłacalności na koniec września to powyżej 60% przy oczekiwanych, to trochę, no, wstyd może nie, no jesteśmy wyposażeni w kapitał i to nam pozwala teraz aktywnie działać i tak traktuję to wyzwanie i tak traktuję także to wyposażenie w kapitał. Otóż rzeczywiście mamy także sporo płynności, którą próbujemy angażować, ale w związku z tym, że mamy zarówno dużo kapitału, jak i dużo płynności, w pewnym sensie modyfikacji uległa także, rozszerzyliśmy de facto naszą rolę w całym tym projekcie pod nazwą, czy programie pod nazwą Inwestycje Polskie. Otóż na ten moment rzeczywiście mamy już pierwsze bardzo konkretne, także bardzo duże, ale nie tylko na tych największych się koncentrujemy, zawarte umowy o finansowanie w różnej formule. Czasem są to kredyty, czasem są to po prostu kolejne emisje obligacji, ale w ramach tych różnych działań, które uznaliśmy, będą służyły temu podstawowemu celowi, jakim jest po prostu rozwój gospodarczy Polski i rozwój inwestycji w Polsce. W tak zwanym międzyczasie do tego naszego obszaru działań dopisaliśmy chociażby program mieszkań na wynajem. To jest 5 miliardów złotych przeznaczonych na zwiększenie mobilności Polaków, jeśli chodzi o możliwość migrowania wewnątrz kraju za pracą, że tak powiem. Ten projekt ma także swoją jakąś tam modyfikację, którą realizujemy wspólnie z samorządami, jeśli chodzi o mieszkania komunalne i socjalne, ale to myślę teraz nie dość czasu, by o tym mówić. To jest kwestia zupełnie nowej koncepcji, jeśli chodzi o wspieranie eksportu, ponieważ uważamy, że eksport jest szalenie ważny dla rozwoju polskiej gospodarki i to przekłada się zarówno na nowy wolumen kredytów i planujemy tutaj co najmniej 100 milionów euro stale zwiększać nowej sprzedaży co roku, ale także decyzje dotyczące podwyższenia kapitału w KUKE, ponieważ jesteśmy jednym z akcjonariuszy KUKE, zdecydowaliśmy się znacząco podnieść nasz udział w KUKE, w akcjonariacie poprzez zwiększenie kapitału w KUKE. Mamy nadzieję, że KUKE będzie w stanie zmierzyć się z większymi transakcjami, podejmować trochę bardziej aktywnie, nie chcę mówić agresywnie, większe ryzyka, większe skalę projektów i tak dalej. A wracając do inwestycji polskich? Może jeszcze tylko powiem coś takiego. Inwestycje polskie to jest oczywiście program, który jest nastawiony i w swoim założeniu miał służyć, ale myślę głównie w tej części, którą kieruje prezes Grendowicz, rzeczywiście realizacji największych inwestycji. Dla realizacji inwestycji polskich znaczenie mają nie tylko te spektakularne, największe inwestycje w liczbie kilku rocznie, ale także szereg innych inwestycji. Ja, stety i niestety, jako bank podlegamy jakby dwóm regulacjom, zarówno prawu bankowemu, jak i ustawie specjalnej o BGK, ale ta pierwsza implikuje choćby to, że podlegamy de facto tym samym restrykcjom, którym podlegają wszystkie inne banki. W związku z tym ryzyko choćby koncentracji dotyczy nas w równym stopniu, jak i innych banków. W związku z tym ja jako osoba odpowiedzialna w tej chwili za losy banku, daleki jestem od tego, by rzeczywiście tylko na kilku projektach, 10 po miliardzie jakby się skoncentrować. Dla także poprawy komfortu funkcjonowania banku wspominał minister Tamborski o potrzebie być może poszukiwania i takie było założenie programu refinansowania się na rynkach zewnętrznych. No nie wyobrażam sobie skutecznego refinansowania się na rynkach zewnętrznych, gdyby nasz portfel składał się z 10, że tak powiem, wielkich kawałków. Stąd pozostając jakby w ramach programu Inwestycje Polskie, nasz bank także realizuje inwestycje mniejsze i to jakby na dwa sposoby. Znaczy największe inwestycje realizujemy sami względnie z innymi bankami, ponieważ mamy ambicje rzeczywiście, by nasza oferta była komplementarna w stosunku do rynku i wszędzie tam, gdzie koledzy z innego banku chcą dać taniej, dłużej, efektywniej, proszę bardzo, w żadnej mierze nie przeszkadzamy. Projekty średnie pewnie robimy w większym stopniu sami, choćby w przyszłym tygodniu będziemy mieli dwie umowy podpisywane dotyczące kolejnych projektów. Niestety nie mam jeszcze zgód klientów na to, by owe nazwy ujawnić, ale zapewniam, że co najmniej dwie transakcje w przyszłym, czy do końca przyszłego tygodnia będziemy już podpisywać bardzo wyraźnie.
Natomiast jest także trzeci obszar, który realizujemy ze względu na ograniczoną naszą własną sieć, bo mamy tylko 16 oddziałów w miastach wojewódzkich, więc tak jakby ta nasza, trochę było po angielsku, więc powiem placing capacity, czyli taka jakby możliwość bezpośredniego dostępu do klientów jest ograniczona. W stosunku do małych i średnich firm robimy to jednak za pośrednictwem innych banków. I tutaj program De Minimis, który jest wielkim sukcesem jak dotąd, który Bank BGK realizuje we współpracy z bankami, będzie zatem rozwijał się także na kredyty inwestycyjne. I już teraz wystąpiliśmy o to, by tym programem inwestycji, kredytów, czy gwarancji de minimis na kredyty inwestycyjne objąć także tę część związaną z inwestycjami. I mam nadzieję, że już w ciągu miesiąca będziemy mogli również Państwu ogłosić sukces w postaci zawarcia pierwszych umów z bankami, które będą owych kredytów udzielać. Także staramy się jakby realizować ten program na wszelkie możliwe sposoby i pomysłów, tak jak wcześniej koledzy deklarowali, pewnie nam nie zabraknie. Natomiast chcemy, żeby rzeczywiście nasze zasoby, które są na ten moment takie, jakie są, możliwie optymalnie wykorzystywać. Tak jak wspomniałem, to będzie duże projekty samodzielnie względnie z innymi bankami. Mamy na to wiele przykładów. Średnie projekty pewnie w większym stopniu samodzielnie, ale wszystko, co poniżej pewnej granicy ze względu na te ograniczone zasoby, będziemy realizowali we współpracy z innymi bankami. I mam nadzieję, że to przyniesie możliwie najlepsze efekty. Dzisiaj już w pipeline projektów tych, które określamy jako inwestycje polskie, mamy kwotę około 7 miliardów złotych, z czego ponad 3 już podpisanych umów i w ciągu tego miesiąca, no ja wspominałem już o dwóch projektach w ciągu najbliższych kilku dni, ale pewnie do końca października, względnie na początku listopada, pewnie łącznie o 2 miliardy nasze zaangażowanie będzie mogło się zwiększyć. Nie mówimy tutaj o wykorzystaniu środków, ale na razie mówimy o zawarciu umów, z których wynika zobowiązanie do dostarczenia finansowania. To finansowanie będzie wykorzystywane stopniowo, ponieważ no taki jest harmonogram wydatków w ramach tych konkretnych projektów. Ale tak jak wspomniałem, tych obszarów, w których staramy się działać i inwestycje polskie, które dla nas w praktyce oznaczały przede wszystkim postawienie na rozwój i wskazanie roli BGK w tym jako znaczącego podmiotu, który ma wpływać aktywnie na rozwój i które znalazło swój wyraz, że tak powiem, w znaczącym podwyższeniu kapitału, to przede wszystkim właśnie ta funkcja, którą będziemy realizowali na różne sposoby, żeby te środki wyłożone przez Skarb Państwa na zasilanie kapitałowe BGK możliwie najefektywniej wykorzystać. Panie prezesie, a gdy mówimy o tych dwóch projektach w najbliższych dniach, rozumiem, że pan nazw firmy czy partnerów nie ujawni, ale... Jeden jest z branży energetycznej, jeśli o to by pani chciała mnie zapytać, właśnie. Ale średniej wielkości. Drugi to jest czysta infrastruktura transportowa, ale mamy jeszcze, tak jak powiedziałem, w przygotowaniu są w tej chwili dokumentacje do kolejnych dwóch projektów, więc myślę, że stopniowo ten pipeline będzie bardzo, bardzo ładnie się rozwijał. No, do tej pory to, co mamy, to oczywiście najbardziej spektakularna transakcja, największe zaangażowanie kiedykolwiek udzielone przez BGK jednorazowo to był Tauron na miliard. Ale mamy także i zaangażowanie w inny podmiot branży energetycznej. Zawarliśmy umowę finansowania i wsparcia projektu spalarnianego KHK w Krakowie, czyli Krakowski Holding Komunalny. Więc tych projektów jest coraz więcej i nie tylko, że tak powiem, powtarzane już od wielu, wielu miesięcy Pomorska Kolej Metropolitalna czy inne takie, które już powiedziałem mocno wbiły się w pamięć, ale ten pipeline rzeczywiście nie tylko pipeline projektów potencjalnych, ale i rzeczywiście zrealizowanych dobrze się rozwija i mam nadzieję, że w ciągu kolejnych tygodni czy miesięcy rzeczywiście takiego wyrazistego dowodu na skuteczność działań i na potrzebę także wdrożenia takiego programu nie zabraknie. Ale rozumiem, że mówimy tutaj o takim finansowaniu dłużnym, jeśli chodzi o te dwa projekty, a nie o emisję obligacji, tak? To znaczy jeden będzie emisją obligacji, drugi będzie, myślę, że emisja obligacji i kredyt to de facto finansowanie dłużne. I nie chciałbym tutaj robić dygresji, czemu obligacja jest popularniejsza niż kredyt w wielu sytuacjach, ale jakby instrument jest ostatnią rzeczą, o której się rozmawia. Tak? To znaczy w zależności od tego, na ile możemy sprzedać albo dostrzegamy szansę na zbycie tego instrumentu w przyszłości, mówimy rzeczywiście o albo finansowaniu strukturalnym w formie kredytu, często konsorcjalnego,
albo w formie emisji obligacji, ale nie zawsze upieramy się, by robić to samodzielnie. Ten projekt energetyczny średniej skali w porównaniu choćby z Tauronem, to będzie projekt realizowany wspólnie z innym bankiem. Jeden z tych kolejnych projektów również jest robiony w konsorcjum z innym bankiem, i to różnym bankiem, i nie jest dobre w każdym przypadku po starej, że tak powiem, po jakby znajomości czy doświadczeniach moich z ostatniego banku komercyjnego. To jest po prostu jakby ta funkcja rozwojowa jest także postrzegana przeze mnie jako stymulowanie rynku, bycie katalizatorem pewnych zdarzeń, czyli bycie komplementarnym w stosunku do oferty innych podmiotów. Więc myślę, że w tym zakresie koledzy także z banków komercyjnych coraz częściej postrzegają nas jako ważnego partnera i tym chętniej z nami próbują pewne projekty przygotowywać i omawiać. Dziękuję bardzo. Jest z nami pan Jacek Socha, który jest partnerem PwC, byłym ministrem skarbu. Panie Jacku, no występuje pan dzisiaj w roli eksperta, ale tak naprawdę patrząc na własne doświadczenia w pracy w MSP, czy uważa pan, że ten projekt inwestycji polskie to jest tak naprawdę dobry projekt i on jest realizowalny w sensie takim, że będzie w stanie spełniać swoje zadania, te, o których tutaj panowie mówili, co do spełnienia których są przekonani? Czy pana zdaniem te obawy, które są wyrażone przez ekspertów, właśnie możliwość tego upolitycznienia jednak tego programu jest tak, są obawami uzasadnionymi? Dziękuję bardzo, witam państwa. Ja mam takie wrażenie, słuchając dzisiejszej debaty i również innych rozmów na temat inwestycji polskich i PIR-u, że mimo wszystko jesteśmy jeszcze cały czas w fazie szukania właściwego miejsca dla tego typu wsparcia państwa, jeżeli chodzi o różnego rodzaju projekty inwestycyjne. Z samego założenia zrobienie i zainicjowanie projektu takiego jak Polskie Inwestycje Rozwojowe uważam za bardzo dobre. Szczególnie, że w dzisiejszym świecie szukamy jakiejś możliwości pozyskania dodatkowych środków przy wsparciu państwa, jeżeli chodzi o realizację projektów, które są ważne. Nie mówię infrastrukturalnych, mówię o ważnych projektach, które dzisiaj mogą nakręcać koniunkturę. I to, że późno, jak pani powiedziała, moim zdaniem to jest ani później, ani wcześniej, ani za późno. To jest właściwy też moment. Każdy moment na takie rozpoczęcie inicjatywy jest dobry. Jeżeli popatrzymy na inne kraje, to tak na dobrą sprawę, niektóre rzeczywiście rozpoczynały podobne projekty w połowie lat 90. ubiegłego stulecia, ale tak na dobrą sprawę większość to jest druga część pierwszej dekady tego wieku, czyli kilka tylko lat wcześniej. I ja dlaczego powiedziałem, że my będziemy szukali pewnych możliwości? No bo co tu dużo ukrywać, pan prezes Kasprzyk powiedział, w jaki sposób dzisiaj uaktywnia się BGK, jeżeli chodzi o jego udział w finansowaniu różnych przedsięwzięć infrastrukturalnych. I myślę, że posiadając taką nową misję i nowe zadania, które zostały nadane między innymi przez rząd, przez Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Skarbu, BGK przesuwa się w bardziej zdecydowanie aktywny podmiot w finansowaniu przedsięwzięć infrastrukturalnych. Trzeba pamiętać przecież, że są również jeszcze inne instytucje w strukturach państwowych, tak na przykład ARP. W niektórych państwach pojawienie się takiej instytucji jak PIR to między innymi ma na celu pomaganie w wykupie mniejszych udziałów w spółkach, które są istotne dla Skarbu Państwa. We Francji, we Włoszech między innymi takie fundusze mają zadanie, żeby przeciwdziałać na przykład przejęciu niektórych firm, więc takie struktury podobne do PIR-u we Francji mają duże zaangażowanie zarówno w Orange, jak i w Renault, żeby wspierać tego rodzaju firmy, jak i również dostarczać środki podmiotom, które są w trudnej sytuacji finansowej. Czyli gdzieś pojawia się ta misja, która jest gdzieś przypisana również ARP, więc jak widać, szukamy dodatkowych rozwiązań. Pani zapytała mnie, czy pewnego rodzaju upolitycznienie projektów w PIR-ze, czy w inwestycjach polskich miałoby jakiś charakter negatywny. Są to struktury państwowe. W moim przekonaniu powinny w związku z tym być one dedykowane do realizacji pewnych projektów i zadań państwowych, które trudniej byłoby realizować bez istnienia takich struktur. I teraz przykład. I tutaj mamy dwie drogi, w których można realizować pewnego zadania. Pierwsza to, o której chyba słyszeliśmy, to jest tak,
przypadek za przypadkiem analizowane poszczególne jakieś propozycje inwestycyjne, patrzenie, jak wyglądają wewnętrzne stopy zwrotu, jak wygląda możliwość zaangażowania innych i tak dalej, i wejście w tym układzie, jak powiedział pan prezes Grendowicz, na 50% inwestowania via PIR. Mnie się wydaje, że również warte byłoby, aby dokładnie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy tego rodzaju struktura powinna i mogłaby mieć zadanie, które jest zadaniem szerokim. Nie przypadek za przypadkiem, tylko realizowania pewnej misji, co zresztą było w wielu takich strukturach w innych krajach, czy to było w Niemczech, czy to było w Hiszpanii, były realizowane. Na przykład polityka i wspieranie finansowania tam, gdzie na przykład mamy czy projekty infrastrukturalne, czy energetyczne, czy na przykład budownictwo, czy na przykład ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, to były swego rodzaju misje, które gdzieś państwo próbowało realizować za pośrednictwem takiej struktury. Jakie były dodatkowe korzyści, no, czy też energia odnawialna na przykład w Niemczech. No tego rodzaju, że taka struktura, która przynajmniej w Niemczech w 90% finansuje się poprzez różnego rodzaju działania na rynku kapitałowym, pożyczając pieniądze, ma akurat w Niemczech 3A rating, w związku z czym koszt pozyskania finansowania jest mniejszy. Aczkolwiek oczywiście większość tego rodzaju strumieni pożyczkowych jest gwarantowana przez Skarb Państwa. Co na przykład w Polsce dzisiaj kuleje i szukamy jakiegoś rozwiązania, no to oczywiście w moim przekonaniu rozwiązanie tej układanki energetycznej, gdzie jest zarówno dobór, jaka energetyka, a na to wszystko nakłada się w Polsce konieczność finansowania projektów związanych z wydobyciem gazu łupkowego. No i teraz jest pytanie, czy to, i dam taki przykład, że pan Jan prezes Hadam tutaj siedzi i kończy budowę gazoportu, który sfinansował przez różnego rodzaju tam, bym powiedział, możliwości finansowe, czy to kredyt, czy obligacje, środki własne. Nie pamiętam, więc na pewno były to tego rodzaju instrumenty finansowe. I gdyby na przykład w tej chwili budowa była drugiego gazoportu, czy to jest właśnie to zadanie, które powinien wykonywać PIR, że usytuowalibyśmy ten gazoport miał być albo w Gdańsku, albo w Świnoujściu, w związku z czym powiedzmy, że jest możliwość budowania drugiego w Gdańsku i to się też ekonomicznie spina. Mnie się wydaje, że jak patrzymy na to, co się dzieje w szukaniu środków pieniężnych na sfinansowanie poszukiwań gazu łupkowego, to mamy tutaj tego rodzaju misję, że minister skarbu, przynajmniej tak było jakiś czas temu, rozmawiał ze spółkami Skarbu Państwa, nakłaniając je do tego, aby weszły w finansowanie poszukiwania gazu łupkowego. I były rozbiane różnego rodzaju struktury, konsorcja i tak dalej. I teraz jest pytanie, czy tego rodzaju misja, która co dużo ukrywać, próbujemy jakoś ją wykonać. No bo ja sam pamiętam, jak półtora roku temu, chyba może dwa nawet, że nie pamiętam, na giełdzie papierów wartościowych wybrałem się specjalnie, żeby popatrzeć, jak pięć firm Skarbu Państwa podpisuje umowę, porozumienie o finansowaniu poszukiwań gazu łupkowego w okolicach Wejherowa. Czy tu nie potrzebujemy silniejszego partnera, który zarówno ma większe możliwości wyjścia na rynek finansowy, który ma możliwość, i to jest też realizowane w wielu innych krajach, aby wspierać zarówno działanie firm danego kraju za granicami, ale również, aby być łącznikiem pomiędzy krajem a innymi instytucjami finansowymi, które by finansowały działania w kraju PIR-u, powiedzmy wprost. Czyli krótko mówiąc, to jest dużo prostsza i lepsza droga, żeby rozmawiać i z EBIS, i z innymi tego rodzaju strukturami do realizowania celów, które są ważne dla państwa. Dlatego też, odpowiadając na pani pytanie, czy ile polityki, ja się nie boję polityki w PIR-ze, bo PIR w moim przekonaniu powinien być stworzony do tego, żeby wchodzić w te zadania, które nie tylko nie weszliby inni, dlatego że stopa zwrotu jest cały czas atrakcyjna, ale jest nieco mniejsza niż tam, gdzie by wszedł inwestor prywatny, ale też są przypisane pewne zadania, które wychodzą poza to,
co jest robione między innymi, co mówił pan prezes Kacprzyk w tej chwili, kiedy BGK zmienia, czyli wchodzi, wiemy, że w przyszłym tygodniu są podpisane dwie kolejne umowy, jedna jakaś spalarnia, druga energetyka. Ja szukam takiej struktury, która też będzie miała misję ponad, bym powiedział, jednej instytucji, która mogłaby znaleźć finansowanie. Realizujemy dużą misję państwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie Jacku. I ja myślę, że dotknęliśmy do dwóch bardzo ważnych problemów. Ja tylko przypomnę może, że gdy pojawiała się idea PIR-u i gdy tak naprawdę już stała się ona bardziej skrystalizowana, tak to nazwijmy, też część przedstawicieli spółek energetycznych bardzo mocno wyrażała swoje zainteresowanie tym projektem. Pojawiły się informacje, że Grupa Tauron, oprócz tego, że doszło do podpisania umowy z BGK-iem, to jeszcze mówiło się o możliwości udziału PIR-u w jednej z dużych inwestycji, i to inwestycji wytwórczych, czyli budowie elektrowni. Przedstawiciele Polskiej Grupy Energetycznej pytali wręcz, czy PIR powinien i właściwie czy może się zaangażować w budowę elektrowni Opole. Też pojawiały się takie informacje. No i dochodzi ten gaz łupkowy, o którym wspomniał pan Jacek Socha. Ja się tak zastanawiałam, skoro wydobycie ropy to jest interesujący projekt dla PIR-u, to może poszukiwania gazu łupkowego też, aczkolwiek wydobycia, a poszukiwania to oczywiście wszyscy wiemy, że to jest zasadnicza różnica. Więc poprosiłabym najpierw może o krótki komentarz taki a propos szerszego podejścia do projektu Inwestycje Polskie pana ministra Tamborskiego i potem może pan prezes Grendowicz i prezes Kasprzyk. Bardzo. Ja myślę, że jeżeli chodzi o kwestię zaangażowanie, możliwości zaangażowania się PIR-u, to tutaj kluczowe oczywiście będzie na koniec zdanie właściciela, czy ministra Skarbu Państwa, który to jakby swoimi decyzjami aprobującymi politykę inwestycyjną będzie tak naprawdę określał, w co i na jakich zasadach PIR będzie mógł się angażować. Natomiast kluczowe jakby w tym rozważaniu, jednym z kluczowych elementów jest to takie podstawowe założenie, także nie mówimy tutaj o jakby pieniądzach, które mają być wykorzystywane w formie, czy mają być traktowane jako pomoc publiczna. Także to jest takie założenie, które trochę determinuje jakby możliwość angażowania się PIR-u w niektóre rodzaje projektów. I teraz jeżeli chodzi o kwestie energetyczne, czy projekty energetyczne, możliwości angażowania się PIR-u w budowę elektrowni, czy modernizację polskiej generacji, to jak najbardziej jest możliwe, natomiast to musi spełnić, że jakby zaangażowanie PIR-u musi w tym momencie spełnić ten podstawowy wymóg, którym jest rentowność. Jeżeli chodzi o gaz łupkowy, no to tak samo, tak jak pani redaktor jakby rozdzieliła tę sytuację. Co innego jest poszukiwanie, co innego jest już jakby samo eksploatacja, samo wydobycie. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie pojawią się regulacje, które, że tak powiem, będą na tyle atrakcyjne dla inwestorów prywatnych i kapitału prywatnego, który powinien być przede wszystkim zaangażowany w tą pierwszą fazę tych poszukiwań. I mam nadzieję, że te regulacje będą na tyle atrakcyjne, że ten kapitał w Polsce się pojawi i będzie zainteresowany podjęciem tego typu ryzyk. Natomiast PIR co do swojej zasady, to jest jakby wpisane, czy było wpisane od samego początku jakby w te nasze założenia dotyczące funkcjonowania PIR-u, jeżeli chodzi o kwestię jakby eksploatacji, budowy tej infrastruktury, która będzie dla tej eksploatacji, mam nadzieję, niezbędna. To jest jakby jeden z takich sztandarowych naszych punktów, których chcielibyśmy, czy widzimy możliwość zaangażowania się PIR-u. Jest pewna taka, mówiąc infrastruktura, jakby my od samego początku jakby rozszerzyliśmy trochę tą definicję infrastruktury, wpisując tam między innymi infrastrukturę przemysłową. I to jakby zależy nam na tym, aby PIR również, czy środki PIR-u, możliwości PIR-u były wykorzystywane również do rozwoju tej infrastruktury. I w pewnym sensie jakby projekt B8 jest takim przykładem, przy okazji być może, mam nadzieję, jakby poprawiającym naszą sytuację kraju, jeżeli chodzi o kwestie niezależności energetycznej. Natomiast jakby na tego typu projektach również nam zależy. Bardzo proszę, pan prezes Grendowicz. Panie prezesie, ja tylko może podam taką podstawową informację. Budowa elektrowni w Opolu, dwóch bloków, to są koszty, zależnie jak to liczy brutto czy netto, 9,5-11 miliardów złotych. Ja też pamiętam takie pana słynną wypowiedź sprzed paru miesięcy, że jeżeli budowa elektrowni w Opolu nie jest opłacalna dla PGE, to też nie może być opłacalna dla PIR-u, tak? Czyli nie może być interesującym projektem. Czy pan zmienił zdanie, panie prezesie, w tej kwestii i
Jak pan to ocenia? To znaczy, jeżeli ktoś w jakikolwiek sposób postawi tezę odwrotną, czyli w jaki sposób coś może być atrakcyjne dla PiR-u, jeżeli nie jest atrakcyjne dla drugiego akcjonariusza, to ja z przyjemnością się w stosunku do tego wypowiem. Natomiast ja tak naprawdę nie odnosiłem się konkretnie do tego projektu, odnosiłem się do każdego innego projektu. Czyli jeżeli coś nie jest opłacalne dla naszego współinwestora, istnieją oczywiście pewne mechanizmy, które mogą spowodować, że pomimo tego projekt sam będzie interesujący, ale co do zasady twierdziłbym, nie, używając, ponieważ możemy się już w tej chwili posługiwać jednym konkretnym projektem, bo wczoraj go oznajmiliśmy, nie wyobrażam sobie i tutaj być może wyobraźnię pana prezesa Olechnowicza pobudzę, ale w jaki sposób coś, co nie byłoby finansowo opłacalne dla Lotosu, mogłoby być opłacalne dla PiR-u. I nawiążę w tym kontekście do tego, co powiedział pan minister Tamborski. Proszę pamiętać, że obracamy się w ściśle, znaczy w obszarze, który jest pod ścisłą obserwacją między innymi rozmaitych organów unijnych, które odpowiadają za klasyfikację dozwolonej i niedozwolonej pomocy publicznej, a także zaliczenie bądź niezaliczenie pewnej działalności do sektora finansów publicznych. Musimy być świadomi tego, że działalność PiR-u będzie pod dość bacznym okiem, znaczy będzie pod lupą tychże instytucji i w związku z tym musimy spełnić wymogi, które się z tym wiążą. I dlatego właśnie po konsultacjach z rozmaitymi organizacjami, jak rozumiem, zapadła decyzja, aby PiR no jednak musiał się kierować elementem rynkowości obok elementu rozwojowości. I teraz może parę konkretów. Mówiliśmy o tym, co to jest infrastruktura. Pan prezes Socha wypowiedział się, że PiR powinien realizować szerszą misję niż, jak to powiedział, szukanie od jednego do drugiego projektu. Otóż misja PiR-u będzie bardzo jasno zawarta w jego polityce inwestycyjnej. Polityka inwestycyjna obejmować będzie 6 strategicznych sektorów i te sektory nie zostały wybrane przypadkiem. Energetyka, węglowodory, telekomunikacja, transport, infrastruktura samorządowa i infrastruktura przemysłowa. W każdym z tych 6 sektorów będzie zamknięty katalog obszarów, na których PiR ma się koncentrować. Tak, aby właśnie nie było to od przypadku do przypadku. To, że pierwszym projektem jest realizacja, pomoc w eksploatacji złoża B8, nie jest to też przypadek. Mówimy o projekcie, który jest obarczony, powiedzmy, wyższym ryzykiem niż byłoby gotowe do zaakceptowania przez prywatne fundusze infrastrukturalne. Jest projektem natomiast niezwykle ważnym z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego kraju i między innymi też dlatego, oprócz tego, że projekt ten był dobrze przygotowany, postanowiliśmy właśnie ten projekt jako pierwszy pokazać światu. Ale pamiętajmy, że mówimy po pierwsze o podmiocie, o PiR-ze, który ma być... Ma zatrudniać docelowo tylko 20 do 30 osób. Nie ma to być kolejna agenda rządowa, lecz niewielka firma funkcjonująca wedle standardów funduszy infrastrukturalnych, tyle że, i tu bardzo istotna informacja, zarządzająca pieniądzem państwowym. To tak samo dyktuje, że musimy być bardzo ostrożni w sposobie, w jaki te pieniądze są wydawane, abyśmy nie spowodowali szeregu przypadków, o których za parę lat przeczytamy, że toczy się postępowanie w sprawie. Nie, chodzi o to, aby proces decyzyjny był bardzo transparentny, kryteria, w oparciu o które następuje dobór projektów, były bardzo jasne. Te kryteria, już od razu mogę powiedzieć, w dniu dzisiejszym uruchomiliśmy naszą docelową stronę internetową. Na niej zawiśnie szczegółowa polityka inwestycyjna. W tej chwili są już jej bardzo istotne elementy. Polecam uwadze, strona to www.pir.pl.
Na niej również mamy licznik projektów. Chcemy być bardzo transparentni, ile projektów w tej chwili analizujemy, ile z nich jest już w fazie podpisywania umów wiążących, umów inwestycyjnych, a w ilu przypadkach będzie już realizacja fizyczna. Więc wszystko chcemy, aby było niezwykle transparentne. I odnosząc się trochę do uwag Jacka Sochy, powiedziałbym tak. Nasza polska przypadłość to jest trochę tak, że zawsze to lepsze jest wrogiem dobrego. Zróbmy ileś projektów. Te projekty będą ze ściśle ograniczonych zakresem sektorów. Na pewno nie będziemy robili projektów, które będą, nie wiem, projektami z przypadku. Prezes Kacprzyk powiedział spalarnia śmieci. Mogę powiedzieć, pracujemy nad dwoma spalarniami śmieci. Mówiliśmy o energetyce, pracujemy nad energetyką. Nie ma absolutnie żadnej przypadkowości w doborze projektów, natomiast proponowałbym, aby na tym etapie zawiesić już dyskusję na temat tego, jak lepiej moglibyśmy skonstruować ten PIR, dlatego że ładnych parę miesięcy, z tego co rozumiem, zanim dołączyłem do zespołu PIR-u, ładnych parę miesięcy spędzonych zostało na braniu wszystkich elementów pod uwagę, właśnie elementów związanych z pomocą publiczną, elementów co do roli PIR-u, którą PIR może spełniać. I myślę, że powinniśmy dać PIR-owi możliwość pokazania pierwszych paru projektów i na bazie tych projektów ocenienia, czy robi dobrą robotę, czy też nie. Bo w przeciwnym razie będziemy cały czas w tej takiej właśnie debacie, w jaki sposób usprawnić PIR z dziesiątkami osób wypowiadającymi się na ten temat, co PIR może zrobić lepiej. Niech zrobi dobrze to, co mu zadano na razie, a potem ewentualnie na bazie tych pierwszych nauk dokonamy lekkiej korekty kursu. No ja mam nadzieję, że ta korekta może jednak nie będzie aż tak bardzo potrzebna, ale myślę, że warto rzeczywiście może trochę szerzej spojrzeć, ponieważ ja się tak zastanawiam, są z nami przedstawiciele firm, które pan prezes Olechnowicz już za chwilę, może nie już, ale za chwilę Petrobaltic, czyli spółka zależna Lotosu, skorzysta z dobrodziejstw PIR-u. Jest z nami wiceprezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, które mocno inwestuje w gaz łupkowy. Tutaj pan Jacek Socha troszkę z lekką ironią przypomniał uroczystość sprzed roku, z maja ubiegłego roku, kiedy rzeczywiście doszło do podpisania porozumienia PGNiG-u z innymi firmami, czołowymi spółkami Skarbu Państwa w zakresie poszukiwań gazu łupkowego. Panie prezesie, pytanie do pana, czy PIR jest... To nie była ironia, to było pokazanie, że tam 1,720 milionów złotych miało być przeznaczone na trzy pady koło Wejherowa. I trudno było znaleźć pieniądze, które są istotne, ale też dla potrzeby ewentualnie realizacji projektu gazu łupkowego w Polsce nie tak duże. Więc to było pokazane, że ta próba szukania ewentualnie rozwiązania problemu przez ministra skarbu mogła zaktywizować 1,720 milionów, bo pamiętam tą liczbę, co nie rozwiązywało sprawy, bo kwestia gazu łupkowego jest znacznie szersza, aniżeli tylko i wyłącznie, i w regulacjach oczywiście, ale znacznie szersza niż to, że pięć firm usiądzie i podpisze umowę o współpracy. To tylko tyle chciałem powiedzieć, tu ironii nie było. Dobrze, no ale jeżeli mówimy o projekcie tego typu, o którym pan mówi, to ja tylko może przypomnę, że koszty przygotowania jednego odwiertu w Polsce w tej chwili, takiego pełnego odwiertu ze szczelinowaniem, które jest niezbędne do zbadania zasobów gazu łupkowego, to jest kwota w granicach nawet do 15 milionów dolarów. Zatem, panie prezesie, czy PIR jest potrzebny właśnie przy na przykład gazie łupkowym i czy to jest pomysł dla PGNiG-u akurat interesujący? Dzień dobry Państwu. Zanim odpowiem na to pytanie, chciałbym przede wszystkim pogratulować kolegom, którym udało się rzeczywiście dopiąć ten projekt, ponieważ z punktu widzenia przedsiębiorcy i przedsiębiorstw naprawdę takie projekty są mega istotne, ponieważ z jednej strony pokazują, że jesteśmy w stanie pewnego rodzaju inicjatywy realizować, które będą miały bardzo znaczący wpływ na gospodarkę naszego kraju. Ja chciałem podkreślić, że spotykając się na przykład z inwestorami naszej spółki w Londynie, cały czas padają pytanie, co się dzieje z OFE i co się dzieje z PIR-em. I to, że przechodzimy na przykład z tego koszyka krajów emergency do krajów tak zwanych developed, gdzie coraz częściej się ten temat pojawia, też pokazuje, że takie inicjatywy będą miały bardzo duży wpływ na firmy, które funkcjonują w naszym kraju. Nie tylko i wyłącznie na wzrost ekonomiczny, ale
na pomyślność naszych spółek. Z punktu widzenia oczywiście pytania, no to wiadomo, że pośrednio skorzystamy na wielu poziomach, ponieważ PIR dodaje kolejne jakby nogę do finansowania, do sposobu finansowania tego, jak działamy. Mamy oczywiście programy bankowe, mamy programy obligacyjne, mamy również projekty Project Finance, czyli korzystamy, akurat tutaj nieprzypadkowo siedzę między panem prezesem Gaz-Systemu i panem prezesem Lotosu, gdzie reprezentujemy zarówno tą stronę utility, jak i upstreamu i mamy różnego rodzaju projekty z różnymi poziomami ryzyka. Także cieszy mnie bardzo, że taki projekt powstał. Cieszy mnie, że ten projekt powstał, szczególnie w obszarze upstreamu, który wiadomo, że jest obszarem podwyższonego ryzyka inwestycyjnego. I dla nas jest to bardzo ważne, że PIR nie będzie się angażował tylko i wyłącznie w tematy, które są tematami infrastrukturalnymi, regulowanymi, z IRR-em z rzędu 6-8%, pewnymi inwestycjami, które tak naprawdę w dużej części możemy sobie sfinansować sami, ale również możemy przychodzić do PIR-u z projektami, które są trudniejsze, które mają bardziej skomplikowaną strukturę finansowania, ale też oczywiście obarczone są większym ryzykiem. I to jest bardzo ważne. I teraz wracając do gazu łupkowego, to oczywiste jest to, że te projekty mają specyfikę sektorową, to znaczy z uwagi na to, że PIR na przykład inwestuje w projekty na bazie SPV, czyli na bazie firmy, która musi mieć jasno określoną ścieżkę finansowania, jasno określoną ścieżkę wyjścia również z finansowania, nie zawsze łatwo jest dobrać projekt, który będzie bardzo prosto transformowalny właśnie do takiej struktury. I o ile kolegom z Lotosu się to udało i to też bardzo jest dla nas pozytywne, bo jeżeli będziemy mieć projekty, które będą tak dokładnie sprecyzowane z punktu widzenia biznes modelu na danym miejscu, to na pewno z takimi projektami też przyjdziemy. Aczkolwiek te projekty, które realizujemy w tej chwili, na przykład w ramach tej inicjatywy, która już tutaj była omawiana, które realizujemy sami, one są o wiele bardziej skomplikowane, ponieważ one na przykład polegają na tym, że mamy wiercenia w kilku obszarach. Tak? W tej chwili na przykład rozwijamy ten obszar Wejherowa, na przykład z Lotosem mamy porozumienie o trochę innej strukturze, tak? Mamy UWO, które będzie wspólnie rozwijało jeden obszar, ale też chcemy to w pewnym momencie ustrukturyzować w ten sposób, żeby zapraszać partnerów na poszczególne licencje. Oczywiście w momencie, gdy temat łupkowy dojrzeje do tego momentu. Tak? Na dzisiaj mamy odwierty badawcze, które są odwiertami bardziej rozpoznawczymi, czy rzeczywiście jest wartość ekonomiczna i ekonomika w tym wydobyciu i też nie chcielibyśmy zapraszać do współpracy firmy, gdzie ten obszar takiego wydobycia może być bardzo ryzykowny. Także reasumując, na pewno jest to bardzo atrakcyjny sposób finansowania i otwiera nam kolejne możliwości pozyskiwania kapitału. Jest to dla nas bardzo ważne, bo jako spółka inwestujemy ponad 4 miliardy złotych w różnych strukturach. Ten program inwestycyjny, o których mówimy, jest cały czas programem bardzo jakby agresywnym i napiętym. To znaczy w kolejnych latach też chcemy tyle inwestować w wielu obszarach, w wielu segmentach i na pewno będziemy korzystać z projektów wspólnie z PIR-em. Panie prezesie, ale też PGNiG realizuje takie inwestycje związane chociażby z rozbudową magazynów gazu podziemnych, z rozbudową sieci jednak, bo też nie tylko Gaz-System tym się zajmuje, ale macie spółki, które również za to odpowiadają, są operatorami. Czy tutaj byłoby miejsce dla PIR-u? To jest też szerszy temat tak zwanego pipeline'u w Polsce, tak? Bo generalnie w tej chwili mamy dużo dyskusji na temat projektów inwestycyjnych i tak jak my to w tej chwili szacujemy, tak? Na przykład z punktu widzenia naszej firmy mamy kilkaset projektów inwestycyjnych w tak zwanym pipeline'ie, które są analizowane pod kątem IRR-u, czy jesteśmy chętni i zainteresowani, żeby w niej inwestować, czy nie. Mamy projekty, które są przeznaczone jakby do współfinansowania unijnego, tak? Mamy teraz perspektywę unijną, która daje nam też szansę pozyskiwania do kilkuset milionów rocznie i to są projekty, które są jakby mają najwyższy priorytet, na przykład projekty magazynowe. Tak? Mamy projekt pod tytułem Magazyny 3.0, gdzie chcemy zwiększyć pojemność magazynów z obecnych 2 miliardów do 3 miliardów i te projekty chcielibyśmy kontynuować w finansowaniu unijnym. I oczywiście mamy szereg projektów, które są jakby możliwe z punktu widzenia programów bankowych, które się toczą, ale też mamy projekty, nad którymi już teraz pracujemy, nad listą dla PIR-u,
tylko nie chcielibyśmy dublować tych projektów i jakby wrzucać ich do tych samych koszyków i później, żeby nie było żadnych tak zwanych overlapów, tak? Że mamy te same projekty, o których rozmawiamy na przykład z MRR-em czy z Ministerstwem Gospodarki i z PIR-em, no bo to jakby też nie będzie efektywne. Także jeszcze raz, jak najbardziej chcemy rozgraniczyć projekty na sposoby dofinansowania. Część własna, najbardziej oczywiście ryzykowne, typu upstreamowe, na pewno będziemy finansować na początku sami, bo to są, tak jak powiedziałem, duże ryzyka i ogromne też kwoty, bardzo mocno rozproszone. Tutaj też mówimy o projektach zagranicznych, bo trzeba pamiętać, że cały czas szukamy inwestycji dalej w Norwegii i się rozglądamy też na rynku międzynarodowym mocniejszym. Ale jeżeli chodzi o polskie projekty, tak jak najbardziej będą to projekty, które też będą trafiały do PIR-ów. Dziękuję bardzo. Już tutaj kilkakrotnie przywoływaliśmy pana prezesa Olechnowicza i jego sukces w postaci wczorajszego listu intencyjnego. Panie prezesie, do czego jeszcze potrzebny jest PIR Lotosowi? Czy jest jeszcze do czegoś potrzebny? Czy ma pan jakieś pomysły na kolejne projekty? Dziękuję, oczywiście, że mam. Bo te ponad 500 milionów to jest naprawdę spora kwota, ale tutaj z drugiej strony pan prezes Grendowicz mówi, że więcej niż 750 milionów to tak... To nie pan prezes Grendowicz. Nie. Pan prezes tak. Grendowicz, jak mu pozwolą 10 miliardów jeden projekt władować, to... Nie, bo by pan musiał Opole wybudować. Nie sądzę, żeby to było możliwe. Bardzo proszę, panie prezesie. Tak, dotychczasowe wypowiedzi to wskazywały na to, że zostałem zaproszony, żeby tutaj o mnie mówić, bo coś się wydarzyło. I bardzo się cieszę, że ten projekt uzyskał akceptację PIR-u. A to dlatego, bo się zmieścił w kategoriach polityki i powiedzmy tej strategii inwestowania, którą PIR przyjął, a PIR to polityka państwa, bo został powołany przez rząd i jest w Ministerstwie Skarbu Państwa, w związku z tym to jest sama polityka. Z tym, że ta polityka gospodarcza i mam nadzieję, że nie inna polityka, bo wtedy zaczynają się innego rodzaju problemy. A jeżeli polityka gospodarcza, to jak najbardziej prawidłowo, bo to jest taki inicjator rozwoju gospodarczego państwa i po to został pewnie powołany PIR. Tyle na ten temat. Myślę, że w związku z tym nie tylko projekty, które firmy dostarczają dzisiaj do PIR-u, do różnego rodzaju analiz, o których mówił pan Grendowicz, ale również to, co związane jest z polityką rozwoju gospodarczego państwa, będzie powiedzmy przy definiowaniu konkretnych założeń rozwojowych, będzie przedmiotem uwagi i analiz PIR-u. Bo to będzie polityka państwa i prowadzona przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Ja bym, biorąc historycznie, tak, gdyby coś takiego jak PIR istniało wtedy, kiedy myśmy zaczęli definiować projekt 10+, który według mnie jak najbardziej by się kwalifikował do takiego pomysłu, to wszystkie problemy, które pokonaliśmy po drodze zawirowania w dyskusjach na poziomie nie tylko Ministerstwa Skarbu Państwa i nafty, ale również tych politycznych, byłyby na innym poziomie. Bo na dzisiaj, jeżeli PIR wchodzi do projektu, to jako ten przedstawiciel Skarbu Państwa już swoją obecnością daje gwarancję tego, że jak gdyby to był parasol Skarbu Państwa, więc akceptacja polityki gospodarczej państwa. Myśmy tego na takim poziomie nie mieli i stąd przeszliśmy wielkie problemy. Stąd tak bardzo zabiegam i będziemy zabiegać razem z prezesem Jarczewskim, jeżeli projekt petrochemiczny uzyska
akceptację poziomu gospodarczego państwa, więc rządu, żeby on na tym poziomie był od początku już wspierany i był w tak zwanym nie tylko pipeline, ale na początku listy projektów jako potencjalny projekt, który może być realizowany. Natomiast będzie wtedy, kiedy będzie prawidłowa ekonomia tego projektu, kiedy przeanalizujemy wszystkie możliwości za i przeciw i kiedy będzie widać, że ten projekt gospodarczo się broni, bo tylko o takich projektach mówimy. Więc polityka jest, ale ekonomia każdego projektu jak najbardziej musi być na odpowiednim poziomie. To, że PIR i z PIR-em łatwiej, no bo to jest polityka państwa i wtedy jest jak gdyby inne podejście tego długookresowego programu i terminów zwrotu danego przedsięwzięcia gospodarczego. Aczkolwiek nawiązując do B8, w tej fazie dzisiejszej, wstępnej, jest jak gdyby większy poziom ryzyka i szybkie angażowanie się instytucji, powiedzmy, finansowych i banków jest trudniejsze w tej fazie inicjującej. Natomiast stopa zwrotu powinna być bardzo ciekawa. Jeżeli chodzi o petrochemię, pewnie o wiele dłuższa. Zwłaszcza, że faza rozwoju tego projektu, budowy i do momentu uruchomienia i po uruchomieniu, wtedy kiedy się zaczyna dopiero stopa zwrotu, jest dość długa i projekt jest rzeczywiście trudny do komercyjnego takiego zdefiniowania w całym pakiecie komercyjnym. Więc mamy wiele projektów, mamy oczywiście wiele projektów inwestycyjnych różnego rodzaju, ale będziemy PIR-owi zawracać głowę, że tak powiem kolokwialnie, tylko takimi, które z punktu widzenia interesu państwa, gospodarczego rozwoju są bardzo istotne i będziemy mogli wykazać, że warto i należy nimi się zająć. Jeżeli chodzi o gaz łupkowy, ja jestem też przekonany, że ten temat będzie w zainteresowaniu i PIR-u, i BGK, bo tutaj potrzeba jest dużego wsparcia. Jesteśmy na poziomie inicjowania rozwoju tej, nazwijmy to, gałęzi przemysłu. Jeżeli popatrzymy, jak to się rozwijało w Stanach Zjednoczonych, to Kongres udzielił wsparcia i stworzył odpowiednie mechanizmy inicjujące prywatne, małe firmy do pierwszych odwiertów, które właściwie ryzyko tych odwiertów brały na siebie państwowa instytucja. Natomiast drugi odwiert, dlatego już przeważnie firmy nie realizowały, bo opłacało im się sprzedać do kogoś, kto skupywał te pierwsze odwierty i potem już komercyjnie realizował o wiele większe projekty. Tutaj musi być też odpowiednie podejście państwa. Niemniej jednak potrzeba najpierw odpowiedniej ustawy i odpowiednich regulacji, których nam ciągle brakuje, żeby przepisy były atrakcyjne dla inwestorów, a na pewno wtedy i BGK, i PIR znajdzie tutaj swój udział, bo to jest poziom rozwoju gospodarczego państwa w przyszłości. Cena gazu i cena energii nie może rosnąć ciągle, ponieważ na świecie już są odwrotne trendy. W związku z tym i u nas musimy się do tego dostosować i znaleźć rozwiązanie. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Jest z nami pan prezes Hadam. Ja tak zbieram opinię panów, bo myślę, że później spytam pana prezesa, w co jeszcze jest w stanie zainwestować, pana prezesa Grendowicza. Teraz pytanie do pana prezesa Hadama. Panie prezesie, czy panu PIR potrzebny jest do szczęścia? Bo jak ja patrzę na te inwestycje, które realizuje Gaz-System, to by się wydawało, że one są tak naprawdę idealne, bo to jest działalność regulowana, jest przesył gazu, który wiadomo, że był, jest i będzie. No i tak naprawdę nie jest tajemnicą, że przy okazji poprzednich projektów, o które zabiegaliście państwo o finansowanie na rynku komercyjnym, aczkolwiek było też oczywiście wsparcie funduszy unijnych, to tak naprawdę nie było z tym, z pozyskaniem kapitału żadnego problemu, a wręcz przeciwnie, mówiło się, że oferty banków znacząco przekraczają wartość inwestycji. Dzień dobry.
Strasznie mi się podobało to określenie przez pana profesora Olechnowicza z Pirem Łatwiej. Sobie zapisałem i pomyślałem, że ja też sobie zapisałam. Będziemy konkluzję z tego robić. Szkoda, że strona ta internetowa jest gotowa, bo można by było takie fajne podsumowanie, fajny slogan dołożyć. Panie prezesie, dołożymy. Ale zupełnie ale poważnie. Prawa autorskie. Szkoda, są. Że to nie moje, to jest to akurat nie mojego autorstwa. Ale zupełnie poważnie. Myślę, że powodzenie w ogóle tego konceptu czy tego projektu będzie w dużej części zależało od tego, jak odważnie do pewnych wyzwań spółka będzie w stanie podejść, to znaczy jak dużo będzie pewnej wyobraźni i pewnej odwagi do tego, żeby rzeczywiście akceptować rozwiązania, które być może nie mieszczą się w pewnych kanonach bankowych. Wracam od razu do konkretów, ponieważ dlaczego potencjalnie polskie inwestycje rozwojowe mogą być atrakcyjne dla Gaz-Systemu, bo tak jak pani dyrektor powiedziała, spółka realizuje projekty w oparciu o stabilne przychody finansowe, gwarantowane w jakimś sensie przez, ponieważ jest monopolistą naturalnym, gwarantowane przez tak zwaną taryfę. W związku z tym tu problemu nie ma, jeśli chodzi o tą część przychodową i zapewnienie, że zwrot potencjalnego długu jest zawsze praktycznie rzecz biorąc, może niepewny, ale bardzo wysoce prawdopodobny, dlatego finansowanie nie jest tu kłopotem. Generalnie w ogóle można powiedzieć sobie, że w przypadku dobrej kondycji firma, z takim mamy do czynienia, jeśli chodzi szczególnie o branżę energetyczną, w ogóle finansowanie nie jest problemem, dlatego że pieniędzy na rynku mamy w tej chwili właściwie nadmiar, a nie niedobór i jest tylko kwestia, jak te pieniądze zorganizować w określonym czasie. Problem pojawia się natomiast w pewnym momencie, kiedy poszczególne podmioty zaczynają inwestować dużo i nie mogą tego zrealizować w oparciu o tak zwany bilans, czyli nie mogą obciążyć dodatkowo majątku spółki, chociażby z tego względu, że przekraczane są tak zwane konwenanty, tak zwane wskaźniki finansowe relacji wyniku finansowego do długu i w związku z tym musimy szukać innego rozwiązania. I właśnie my znaleźliśmy się, przechodząc już bezpośrednio do tego przykładu, w takiej sytuacji, kiedy inwestując kwotę, duże pieniądze w tej chwili, ponad 8 miliardów złotych, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jesteśmy w stanie zorganizować finansowanie na dodatkowe projekty w rozsądnym czasie, czy też poczekać, kiedy spółka spłaci część długu i będzie mogła na nowo zadłużać się po to, żeby te projekty realizować. Dlatego trzeba wymyśleć coś takiego, co będzie takim rozwiązaniem pozabilansowym i w oparciu o taką formułę chcemy realizować te projekty, w oparciu o tak zwane spółki specjalnego przeznaczenia SPV, które chcielibyśmy przeznaczyć dla dwóch projektów. Jeden projekt to korytarz północ-południe, o którym już mówiliśmy. Jest to wymagający projekt pod względem takiej konstrukcji prawnej, dlatego że z jednej strony musimy być operatorem, z drugiej strony w pewnym okresie to finansowanie trzeba tak zorganizować, żeby te wskaźniki nie były przekroczone, bo jeśli wskaźniki będą przekroczone, no to albo spłacamy dług w terminie pilnym, albo też płacimy za dług więcej, czego nie chcielibyśmy po prostu robić. Dlatego jeśli chodzi o dyskusję, to z Pirem jesteśmy właśnie w takiej dyskusji na temat korytarza północ-południe, duża inwestycja, około 4,5 miliarda złotych, zakładamy, że moglibyśmy razem zgromadzić equity na poziomie 1,5 miliarda złotych, co by nie przekroczyło tych wymagań, o których mówił prezes. Natomiast poziom tego kapitału własnego byłby na tyle wysoki, na tyle atrakcyjny, że dług stanowiłby około, tak sobie wyliczyłem, tylko około 60% całej struktury finansowania i byłby do zaakceptowania w dość łatwy sposób przez dostarczycieli tych pieniędzy, jeśli chodzi o kredyt czy emisję obligacji. Drugi projekt to oczywiście projekt LNG i myślę, że to jest projekt gotowy, który wymaga być może jakiejś dyskusji dodatkowej na poziomie właściciela, ale on jest o tyle atrakcyjny, że w perspektywie jakiejś skończonej będzie gotowy, czy to będzie koniec roku 2014, czy mam nadzieję, że to będzie koniec roku 2014 i biorąc pod uwagę nasze plany rozwojowe i ambicje w zakresie wykorzystania infrastruktury w Europie, chcemy
pomyśleć o rozbudowie tego projektu, może nie o kolejne tam inwestycje w Gdańsku czy nad jeziorem Śniardwy, ale właśnie tylko w Świnoujściu. Natomiast wypadałoby pomyśleć o trzecim zbiorniku, który z jednej strony tworzyłby dodatkowe możliwości regazyfikacyjne, a z drugiej strony poprzez nowe funkcjonalności miałby szansę na dostarczanie gazu w postaci skroplonej do innych miejsc w Europie w obszarze Morza Bałtyckiego. I to jest znakomite również miejsce dla polskich inwestycji rozwojowych. Wprawdzie to nie jest greenfield, ale w jakimś sensie można by było pomyśleć tutaj o zmianie struktury finansowania naszych projektów poprzez odzyskanie pieniędzy części przez Gazsystem i zaangażowanie się w inne nasze projekty, które musimy zrealizować po to, żeby to wszystko stanowiło pewną komplementarną całość. Trzeci projekt to oczywiście magazyny gazu. Nie podjęliśmy w tym zakresie żadnej decyzji, dlatego że spółka PGNiG realizuje tu inwestycje. Poza tym po zakończeniu projektów infrastrukturalnych może się okazać, że łatwiej będzie skorzystać z tych pojemności magazynowych w Europie niż budować te pojemności od podstaw i w tej chwili sprawdzamy tak zwane plusy dodatnie i plusy ujemne tego projektu i te decyzje będziemy podejmować, myślę, że na przełomie tego i przyszłego roku. Inaczej mówiąc, chciałbym jakby podkreślić pewną rolę spółki PIR, która musimy się skoncentrować wokół tego, że razem z inwestorem musimy stworzyć taką strukturę finansowania projektu, oczywiście poza bilansem spółki, która z jednej strony zapewni na tyle wysoki poziom kapitałów własnych, by ci, którzy przychodzą, by dołożyć pieniądze w postaci długu, nie bali się tych pieniędzy po prostu wyłożyć. Czyli znaczy ta struktura była adekwatna do ryzyka, powiedzmy na poziomie, tak jak tu podawałem, 40-60%, to jest jedna rzecz. A druga sprawa, wydaje mi się, że rola PIR-u jest rzeczywiście taka trochę polityczna, w dobrym tego słowa znaczeniu, o czym tutaj była mowa, że PIR powinien lepiej rozumieć pewne inwestycje niż powiedzmy potencjalny fundusz inwestycyjny, te szczególnie te inwestycje, które mają spełniać ważną funkcję w gospodarce, czyli być takim impulsem do rozwoju gospodarki, takim czynnikiem pewnego wzrostu z jednej strony popytu wewnętrznego, a z drugiej strony w konsekwencji PKB, po to, by żeby te projekty były właśnie realizowane w określonym czasie, bo z punktu widzenia spółki takiej jak Gazsystem nie ma problemu, my zrealizujemy te projekty, natomiast musielibyśmy je przełożyć na rok 2020-2022, co oczywiście jest ze szkodą dla całego projektu, który w tej chwili realizujemy i ze szkodą dla gospodarki, dlatego taka sprawna, może trochę skomplikowana konstrukcja wydaje mi się jest dobra dla wszystkich i prawdę mówiąc poza pewnymi ograniczeniami formalnymi nie niesie zbyt dużego ryzyka. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Jest z nami też prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Olsztynie, które prowadzi zaawansowane, jak rozumiem, negocjacje w sprawie pozyskania kapitału i wsparcia finansowego dla swojego projektu. Czy trudno się rozmawia z PIR-em? Jak pan ocenia ten proces dotychczasowy? Dzień dobry, witam. Więc musi powiedzieć pan, że łatwo, tak? Ale myślę, że nie jest łatwo. To trudne chodzi pytanie, mi o to, żeby pan pokazał takie jak gdyby newralgiczne momenty w tych negocjacjach. Co jest istotne, jeżeli takie negocjacje już trwają? Tak naprawdę my jesteśmy dopiero na początku drogi i myślę, że robimy wszystko, żeby nasz projekt był postrzegany z jak najlepszej strony. W związku z tym nie odpowiem na pani innego pytanie. Wyjścia, tak? Inaczej jak tylko tak, że rozmowy są bardzo dobre. Natomiast może, jeżeli można, chciałbym parę słów powiedzieć o samym projekcie i w ogóle o tej intencji, którą mamy, bo ona myślę jest dość ciekawa i taka pionierska, jak na polskie, unikalna dość jak na polski rynek. My reprezentujemy, jesteśmy w sumie małym przedsiębiorstwem, ale reprezentujemy taką branżę, która w Polsce jest tak traktowana dość po macoszemu. Z tego względu, że ciepłownictwo w sumie w liczbach bezwzględnych, jeżeli chodzi o ilość energii produkowanej, to jest no dość porównywalne tak naprawdę do energetyki zawodowej, a jednak cały czas mówi się, energetyka ma problemy, energetyka zawodowa jest potrzebne są duże pieniądze, no w ciepłownictwie generalnie o tym się nie mówi. I przedsiębiorstwa ciepłownicze, które są bardzo rozdrobnione, jest ich ponad 450 w Polsce, mają na szczęście w tym momencie środki dzięki temu, że Urząd Regulacji Energetyki wyraził zgodę na to, żeby uwzględniać zwroty z kapitału.
mają środki na to, żeby odtwarzać majątek, żeby w pewnym niewielkim stopniu go modernizować, ale nie mają zupełnie środków na to, żeby go odbudować. A to jest infrastruktura, która sięga swoją historią lat 70. I no, tak naprawdę czas, okres życia tych urządzeń, infrastruktury powoli się kończy i za chwilę, sądzę, nie tak szybko nastąpi u nas efekt cieplarniany. W związku z tym nie zabraknie zapotrzebowania na ciepło i za chwilę będzie, myślę, bardzo poważny problem, może nawet poważniejszy niż w energetyce zawodowej. Mówi się cały czas o tym, że powinno się promować energetykę rozproszoną i ciepłownictwo tak naprawdę daje niesamowity tutaj handicap, niesamowity dodatkowy jakiś taki element, tak, który tą politykę by wspierał na bazie kogeneracji. I tym przykładem właśnie jest nasz projekt tutaj, który de facto wynika z faktycznych potrzeb miasta. Miasto potrzebuje wybudować nowe źródło. Tak naprawdę miasto potrzebuje ciepła, ale ten region potrzebuje w sumie energii też elektrycznej. W związku z tym można to bardzo ładnie połączyć ze sobą. I taki projekt chcielibyśmy wykonać w Olsztynie. I tak jak powiedziałem, nie mamy na to, nie mamy takich możliwości jako spółka. Znowu właściciel, gmina, również między innymi ze względu na ustawę o finansach publicznych ma ograniczenia dość duże. W związku z tym zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie właśnie unikatowe, rozwiązanie w ciepłownictwie unikatowe, na model oparty o formułę PPP, gdzie teoretycznie pozwala nam to uniknąć też prywatyzacji, która nie jest chcianym rozwiązaniem w sektorze komunalnym i chyba nie jest najlepszym rozwiązaniem, patrząc na niektóre przykłady. Natomiast pozwala teoretycznie pozyskać kapitał prywatny do tego zadania. No, sens w tym, żeby ten projekt był na tyle interesujący, żeby połączyć jakby dwa aspekty. Po pierwsze atrakcyjność biznesową, czyli to, co przyciągnie kapitał prywatny. Z drugiej strony uchronić jednak tutaj tą społeczność lokalną przed sytuacją taką, której nie będzie w stanie udźwignąć. Mówię tutaj o jakimś drastycznym wzroście cen ciepła, to nie jest możliwe. Myślę, że taka formuła, którą teraz tutaj próbujemy zbudować, ponieważ prowadzimy postępowanie w tym momencie na wybór partnera prywatnego, myślę, że pozwala, przynajmniej mamy takie wyobrażenie, zoptymalizować tak ten proces, żeby udało się uzyskać taki efekt. Natomiast tutaj no, jest konieczne zaangażowanie też jeszcze innych, można powiedzieć, tak jakby aktorów tego rynku. Chociażby dużej energetyki, która powinna się zainteresować tym, żeby w takim Olsztynie również zaistniało źródło energii elektrycznej. Dać zachętę. Prowadzimy rozmowy na różnym szczeblu i z lokalnym operatorem, i z operatorem krajowym, PSE. No wszyscy są oczywiście, tak jak to mówią, trzymają kciuki za nasz projekt, natomiast jakby nie ma takiego jasnego impulsu, który tak naprawdę dla biznesu byłby istotny. Biznes jest zainteresowany tym, żeby odzyskać swoje pieniądze, jakąś tam premię wziąć z tego tytułu i bezpiecznie zakończyć takie przedsięwzięcie. I tutaj dla nas ukłon w stronę PIR-u przede wszystkim i takie nasze oczekiwanie, nasza intencja jest, żeby PIR był tym, który będzie zachęcał, inicjował tak jakby też ten prywatny kapitał do tego zaangażowania w taki projekt. Pozwalał na to, żeby ta wrażliwość jakby na ryzyka troszkę była mniejsza w tym momencie. Na zasadzie, jak mówimy tutaj o jakichś sloganach, które mogą tutaj z tego spotkania wyniknąć, to na zasadzie takiej chodźcie z nami, skierowane w stronę rynku kapitałowego. To myślę, że to, biorąc pod uwagę właśnie tą specyfikę naszego projektu, byłoby bardzo korzystne rozwiązanie. A jak dużego dofinansowania państwo oczekujecie? Projekt cały jest szacowany w zależności od wariantu, bo jest ich na razie rozpatrywanych kilka. Też zostawiamy jakby wolną rękę tym naszym partnerom prywatnym. Oni de facto mają przedstawić jakieś koncepcje. My założyliśmy takie ramy między 500 000 000 a 800 000 000 zł na wartość projektu. W zależności od tego, na jakim będzie oparte paliwie. Też chcemy powiązać ten projekt również z rozwiązaniem dla województwa w zakresie
wykorzystania paliwa pochodzącego z odpadów komunalnych, wykorzystania paliw alternatywnych, a w związku z tym to generuje większy capex od razu automatycznie, no ale myślę, że jest korzystne perspektywicznie bardzo. No i rozmawiamy tutaj oczywiście z PIR-em o zaangażowaniu jako udział jest mniejszościowy w projekt. Gdy chodzi o te odpady komunalne, to to jest też jeden z takich priorytetów, jeśli chodzi o listę projektów inwestycyjnych PIR-u, więc myślę, że z tym nie powinno być problemu, ale oczywiście no, trzymamy kciuki za negocjacje. Natomiast teraz ewidentnie pan prezes Grendowicz nie ma innego wyjścia, musi się ustosunkować do tych sugestii, które padły przed chwilą. Panie prezesie, w co PIR zainwestuje? Pojawiła się propozycja łupki. Ma pan bardzo duży wybór generalnie. Łupki raz, petrochemia dwa, pan minister też za chwilkę, tak? Tak, sieć, magazyny, pan wiceprezes PGNiG-u wspominał też o inwestycjach zagranicznych PGNiG-u w wydobycie. Jak pan ocenia te możliwości? No przy tym ja ciągle przypominam, że wcześniej podały te informacje. 3 projekty rocznie, nie więcej i kwota 750 milionów. Czy to się zmieni? Nie, myślę, że mówiliśmy w kontekście 2014 roku, że uda nam się prawdopodobnie 2-3 projekty dopiąć finansowo. Liczymy bardzo gorąco na to, że złoże B8 realizowane wspólnie z LOTOS Petrobaltic będzie faktycznie tym pierwszym. Wczoraj prezentowaliśmy przybliżony harmonogram, z którego wynikało, że uruchomienie finansowania może być oczekiwane już w pierwszym kwartale przyszłego roku, a na pewno w drugim, więc liczylibyśmy, że będzie to jeden z projektów. Natomiast realnie po prostu mówimy, że to, co nie zostało przygotowane niejako, opracowane w tym roku, pewnie, znaczy tylko te projekty, które zostaną przygotowane już dość solidnie w tym roku, zostaną zrealizowane w przyszłym. I tu wracamy do tematu, który pojawiał się w rozmaitych wypowiedziach. Ze wszystkimi z tu obecnych partnerów pracujemy, jesteśmy na takim bądź innym etapie przygotowań, ale no, śmiało chyba mógłbym powiedzieć, że no, przynajmniej tutaj jak gdyby otwieram pole do deklaracji, że żaden z tych projektów nie jest na etapie, który by pozwalał na jego prezentację jako projektu już w tym roku i zamknięcie finansowe w przyszłym. Pewnie mówimy o projektach, które do zamknięcia finansowego będą się kwalifikowały w 2015. Natomiast my zrobimy absolutnie wszystko i to chciałbym zadeklarować wszystko, aby maksymalnie przyspieszyć realizację tych projektów. Natomiast raz jeszcze podkreślę, to nie są nasze projekty. Projekty PGNiG-u są projektami PGNiG-u, projekty Gaz-Systemu są projektami Gaz-Systemu, projekty Lotosu są projektami Lotosu, a projekt olsztyński jest projektem realizowanym MPC-u, przez tak. MPC, prawda? Ale panie prezesie, jeżeli mówimy, bo mówimy obszary, mamy takie, poszukiwania gazu łupkowego, rozumiem poszukiwania tak, czy raczej już faza eksploatacyjna. Jeżeli mówimy petrochemia, to wiadomo, że to jest wielki projekt przemysłowy, tak? Zupełnie nowy zakład praktycznie ma powstać. Jeżeli mówimy o magazynach gazu, chociażby podziemnych, czy sieci dystrybucyjnej, czy przesyłowej, czy jeżeli mówimy o korytarzu gazowym, o którym mówił pan prezes Hadam, północ, południe Europy, no to też są olbrzymie przedsięwzięcia. To jest akurat infrastruktura, ale te pierwsze dwa projekty to jest przemysłowy i łupki, no to są poszukiwania. Znaczy, jeśli chodzi o poszukiwania, chciałbym zwrócić uwagę na to, że poszukiwania, a wydobycie to są dwa różne obszary działalności. I tutaj bardzo się cieszę, że pan prezes Murawski zwrócił na to uwagę. Wczoraj też podkreślaliśmy to zresztą na konferencji z LOTOS Petrobaltic. Zaangażowanie nasze w realizację złoża B8, które jest z zamysłu projektem wydobywczym, czyli opartym o udokumentowane już złoża, pozwoli uwolnić środki LOTOSowi, to podkreślał pan prezes Paszkowicz wczoraj, pozwoli uwolnić LOTOSowi środki na działalność poszukiwawczą, która będzie prowadzona poza spółką specjalnego przeznaczenia, powołaną przez nas wspólnie do realizacji eksploatacji złoża. Dokładnie ten sam wątek pojawił się w wypowiedzi pana prezesa Murawskiego, gdzie mówimy,
działalność poszukiwawcza jest działalnością o innym profilu ryzyka. Trudno by to zakwalifikować do jakkolwiek szeroko rozumianej infrastruktury. Natomiast w momencie, kiedy taki projekt staje się projektem wydobywczym, czyli mamy do czynienia z udokumentowanymi złożami, jest to projekt wtedy wydobywczy i z największą przyjemnością, tak jak nad projektem złoża B8, się nad tym pochylimy. Wszystkie z tych projektów, nie odniosę się konkretnie tutaj do żadnego innego, natomiast oczywistą dla mnie sprawą jest, że tak strategiczny projekt, jakim jest korytarz gazowy północ-południe, jest zdecydowanie w polu zainteresowania PIR-u i każdy inny projekt pod tytułem magazyny gazu, jakakolwiek infrastruktura, która zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski, będzie w centrum zainteresowania. Natomiast raz jeszcze, to muszą być projekty, które po pierwsze zostaną przygotowane i tutaj bardzo się cieszę, takie jest zresztą nasze zrozumienie z PGNiG-iem, że nie będą nam, przepraszam, że użyję kolokwialnego sformułowania, nie będą nam zawracać głowy do momentu, kiedy te projekty nie będą po prostu projektami. I mamy bardzo dobre zrozumienie w tej materii. Myślę, że w tym kierunku idziemy. Czyli przygotowanie projektu, czyli dobrego opracowanie, upewnienie się, że spełnia pewne podstawowe kryteria ekonomiczne. Do tego też odnosił się pan prezes Olechnowicz, że projekty, nad którymi pracuje Lotos i które będzie chciał zaprezentować PIR-owi, muszą spełniać kryteria ekonomiczne. Podnosiłem jeden bardzo istotny element, który myślę warto podkreślić. Raz jeszcze, jeżeli minimum 50% danego projektu nie można sfinansować za pomocą środków dłużnych, i to powiem bez regresu, no bo w przeciwnym wypadku, jeżeli powołujemy spółkę specjalnego przeznaczenia, no to w tym celu, aby ta spółka była wystarczająco mocna, aby dostarczyć pewnego zwrotu akcjonariuszom, ale również, aby na jej bazie można było zorganizować finansowanie bankowe. Więc jeżeli nie uda nam się zorganizować struktury, która w więcej niż 50% będzie finansowana z długu bankowego, to uważam, że nie jest to infrastruktura po prostu. I od razu mogę powiedzieć, że banki pewnie by nie weszły, to tak nawiązując do tego, co już powiedziałem, w przedsięwzięcia poszukiwania ropy czy gazu, ale weszłyby pewnie, jak wspólnie z Lotosem liczymy, w projekt taki jak B8 eksploatacji złoża. Więc reasumując, powiedziałbym tak, każdy projekt, który zalicza się do tych 6 obszarów, które wymieniłem, czyli raz jeszcze energetyka, węglowodory, telekomunikacja, transport, infrastruktura samorządowa czy infrastruktura przemysłowa, zostanie poważnie przez nas potraktowany. Bardzo gorąco liczymy na to, że projekty, które zostaną nam przekazane, będą po już solidnym etapie przygotowania ze strony podmiotów je promujących, przynajmniej od strony, powiedzmy, ekonomicznej, bo nasze kompetencje zdecydowanie zawierają się w obszarze strukturyzowania transakcji i tutaj mogę uchylić rąbka tajemnicy, że nasza współpraca z MPC-em Olsztyn między innymi polega właśnie na tym, żeby wspólnie, to nie są negocjacje, gdzie stoimy w kontrze i próbujemy wynegocjować jakieś warunki. Chodzi właśnie o to, żeby wspólnie zbudować strukturę, która będzie bankowalną, która w związku z tym te minimum 50% będzie mogła być sfinansowana z długu bankowego. I taką rolę widzimy w PIR-ze, czyli z jednej strony dostawca kapitału, ale z drugiej strony ekspert i przyjaciel w strukturyzacji transakcji. Dokładnie taką rolę widziałbym w każdym z tych projektów, które były tutaj albo expressis verbis wymieniane, bądź też sugerowane. No i na koniec, wracając jeszcze do, no jednak było nie było, bardzo istotnego elementu, czyli tego niezależnego procesu decyzyjnego. Bardzo cieszy mnie, że wykazujemy się takim entuzjazmem dla realizacji przez PIR rozmaitych projektów. Padało wielokrotnie sformułowanie polityka państwa. Wiemy doskonale z historii, że zbyt często w przeszłości polityka państwa była synonimem nieefektywności. W związku z tym cieszy mnie bardzo raz jeszcze to, co podkreślał pan prezes Olechnowicz, że polityka państwa tak, ale rachunek ekonomiczny również tak, co mam nadzieję przełoży się na 3 razy tak, które jest niezbędne, aby projekty w PIR-ze zostały zrealizowane.
Dziękuję bardzo, panie prezesie. Już pora na podsumowanie tak naprawdę. Jeszcze tylko bym poprosiła o krótką opinię pana prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego. Bardzo proszę, panie prezesie, czy to są te kryteria, o których mówił pan prezes, dla was też w zasadzie są wykładnią decyzji? Po pierwsze, podejmujemy samodzielne decyzje, do tego nie tylko obliguje nas prawo, ale także odpowiedzialność za instytucje, więc niezależnie od tego, co PIR postanowi, będziemy się przyglądać tym projektom z perspektywy naszej, percepcji ryzyka naszej. My pewnie mamy trochę większe instrumentarium, jeśli mogę takiego określenia użyć. Prezes Grendowicz może włożyć kapitał albo udzielić pożyczki typu mezanin, właściwie tutaj niemal tyle. My pewnie możemy dużo więcej, jeśli chodzi o rodzaje zaangażowania, bo zarówno bilansowe, czy kredytem, czy obligacją, czy gwarancją możemy wesprzeć. Więc tych różnych rozwiązań jest z pewnością po stronie BGK dużo więcej. Pewnie również z powodu jakby takiego nieskrępowanego niczym spektrum działania jako bank w pełni możemy występować zarówno po stronie finansowania bilansowego, o którym i prezes Hadań, prezes Grendowicz mówił jako ten niepożądany model, ale także oczywiście w ramach SPV, bo projekty inwestycyjne są dla nas równie dobre, bym powiedział, w wielu wypadkach może nawet lepsze niż finansowanie na bilansie obok innego zadłużenia i innej aktywności. Więc ja myślę, że tutaj trochę odwołując się do tego, co pan Jacek Socha mówił, są pewne stworzone, że tak powiem, ramy, które mogą pomóc znakomicie polskiej gospodarce. Tak? I w tej chwili właściwie od koordynacji działań między nami, PIR-em, między nami, klientami, ale także innymi podmiotami, które na rynku w tej chwili już funkcjonują, zależy, na ile efektywnie rzeczywiście to instrumentarium będzie wykorzystane. I taki przykład, może nie związany wprost z PIR-em, ale dość istotny, w którym ja osobiście chciałbym trochę więcej zrobić, mianowicie chociażby rozwój systemu poręczeniowego w Polsce, tak? Bo mówimy o dużych przedsięwzięciach, co do których pewnie każdy jakąś wiedzę posiada, można się trochę dowiedzieć od doradców i pewnie jakoś poskładać finansowania. Przypomnę jeszcze raz, dla rozwoju Polski gospodarczego i w ogóle rozwoju Polski, miejsc pracy i samorządów lokalnych, stabilnej bazy podatkowej i wszystkich tych pozytywnych rzeczy, które gdzieś legły u podstaw tego programu, należy także rozwój tych małych i średnich przedsiębiorstw, czy mikro wręcz przedsiębiorstw. I teraz chcielibyśmy zdecydowanie jako BGK odegrać aktywniejszą rolę, jeśli chodzi o aktywizację systemu poręczeń, bo te lokalne fundusze poręczeniowe to dzisiaj miliard kapitału i mniej więcej miliard ekspozycji gwarancyjnej, czyli tak naprawdę lewar równy 1, czyli daleki od tego, jakich, że tak powiem, mamy prawo oczekiwać. I też namawiamy marszałków, chociażby Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Gospodarki do tego, by rzeczywiście ten system uaktywnić po prostu, żeby ten zaangażowany już tam kapitał został skutecznie, że tak powiem, wykorzystany do tego, by pobudzić przedsiębiorczość, by pobudzić aktywność gospodarczą. Myślę, że dla tych dużych projektów wystarczy nam, bo zarówno zainteresowania ze strony innych banków komercyjnych będzie sporo. Sam BGK po wzmocnieniu kapitałowym może 1,5 miliarda włożyć w pojedynczą grupę kapitałową. 750 milionów mówił o tym kolega Grendowicz, więc suma tych wszystkich działań pewnie może przynieść bardzo pożądane efekty, ale ja jeszcze raz powiem, przynajmniej jeśli chodzi o BGK, bo do tego jest trochę lepiej jakby upozycjonowany czy predestynowany, nie będą się ograniczać do tych największych transakcji czy propozycji. Będziemy także robić wiele w różnych obszarach i poprzez różne działania w odniesieniu do tych mniejszych. Ja nie mam wątpliwości, że PIR, jego rola jest ogromna i znaczenie także przy okazji strukturyzacji. Myślę, że PIR-owi nawet łatwiej jest strukturyzować projekt niż bankowi, który ów projekt ma później oceniać, ponieważ rola PIR-u jako quasi właściciela, czy że tak powiem współudziałowca, czy współakcjonariusza bardziej do tego upoważnia, więc mam nadzieję, że i tu między nami dostrzegacie państwo pewną komplementarność, ale suma tych dwóch podmiotów plus oczywiście sięganie do innych możliwości wsparcia także z innych podmiotów funkcjonujących na rynku może przynieść ten pożądany efekt. Dziękuję bardzo. To jeszcze, ponieważ zaczynaliśmy od prezentacji pana Korda, bym prosiła też o podsumowanie, Mr. Lewiński, your opinion about our discussion, please. 2 minutes only. Okay. Yes.
Well, thank you very much. I think in conclusion, I would say, and having listened to the conversations and the discussions previously, as I said, I see Poland on being while being on the start of a very promising journey to become an attractive infrastructure market. It is still a start, but it's a very promising one, and I can only encourage the decision makers and everyone to continue going that way and going that way as professionally as it has been started. And if that is going to happen, I believe Poland will find itself being an attractive infrastructure market. And having done that kind of business for more than 20 years as an institution, having seen those things being pioneered in many countries, actually 20 countries or more, starting with Australia, but then going around the world, we have seen that this process is a long one. It needs sort of endurance, and it requires that professionalism, which I think is setting at stage here. We as an institution, as I said, have been pioneering that not only in Australia, but in many other countries, and would be very happy to support Poland to develop a private and real infrastructure market. And I guess one final aspect I realized in the discussions and otherwise is the one of having reservations with the involvement of private sector, which is a very natural development or natural reaction we find in countries and markets where private investors start to get involved. But interestingly enough, the longer the private participants are actually active in the market, usually those reservations disappear. And I think that relates simply to the private sector having to demonstrate what they can bring to the table and to prove that they are patient and modest in their expectations. And I think usually the private sector is associated with being simply after maximizing returns and trying to get the money back quickly. But I think this is the core differentiator to infrastructure, institutional infrastructure investors, because their task of the people they entrust them with the money, pensioners, is not the maximization of profits, it's actually the optimization of the balance between risk and return. And actually those pensioners, as we all will become pensioners, our aim is not necessarily to maximize the pension, but actually to secure the payments which I get in the future. And risk return is always a balance, and therefore the balance is really, and the game aim for players and investors like us is to find a moderate level of risk, and therefore only expecting a moderate level of return. And we aim to combine that with the expertise which we think we have collected and are able to see around the world and bring that to the markets where we are active. So hopefully, you know, we will have more of those discussions and more of the development and see Poland become a real infrastructure market. Thank you. Thank you very much. Jesteśmy na początku interesującej podróży, tak? Niezapomnianej, panie ministrze? Myślę, że tak. Pan Jacek Socha powiedział o nadrabianiu zaległości. Ja myślę, że francuska instytucja, która robi podobne rzeczy, o których myślimy w kontekście PIR-u, powstała w 1816 roku, także to daje pewną perspektywę, jeżeli chodzi o konieczność cierpliwości, o której wspominał Kord. Mam nadzieję, że tak długo nie będziemy musieli czekać na efekty PIR-u. PIR jest narzędziem polityki gospodarczej państwa, natomiast jest narzędziem precyzyjnym, może być użyty w bardzo precyzyjny sposób. Ja cieszę się, jestem szczęśliwy, że jakby te segregatory związane już z konkretnymi propozycjami, czasami w postaci strony A4, a czasami w postaci jakby bardzo konkretnych propozycji, przesunąłem już w tej chwili na biurko pana prezesa Grendowicza i tak szczerze jestem szczęśliwy i zadowolony bardzo z tego faktu. Natomiast to nie zwalnia nas jako Ministerstwa Skarbu z myślenia o tym, w jaki sposób to narzędzie lepiej ustrukturyzować, lepiej je dostosować do naszych potrzeb. I tak na koniec jeszcze, tworzyliśmy PIR po to, żeby PIR był takim dawcą, może nie dawcą, ale inwestorem, który oferuje pierwszą albo ostatnią złotówkę. I odnosząc się do tego konkretnego projektu, o którym wspominał pan prezes Olechnowicz, jeżeli
obecność Pieru na rynku polskim da odwagę spółkom i zarządom, które o projekcie petrochemicznym w Trójmieście myślą, obecność Pieru da tą odwagę do tego, aby ten projekt przygotowywać i być może wdrażać. I nawet jeżeli na koniec PIR w jakiejś drobnej części w tym projekcie jako finansujący będzie występował, albo nawet jeżeli okaże się, że ten proces będzie możliwy do sfinansowania przez wyłącznie prywatny sektor, to, że dzisiaj PIR jest i możecie panowie na ten projekt liczyć, myślę, że to jest już będzie wypełnienie tej podstawowej funkcji, na jakiej, o jaką nam chodziło w momencie, kiedy żeśmy myśleli o tym, żeby PIR stworzyć. Bardzo dziękuję. Dziękuję panie ministrze. Jeszcze pan Jacek Socha na koniec, podsumowanie takie eksperckie naszej dyskusji. Czy rzeczywiście z PIR-em łatwiej będzie? Znaczy tutaj się pojawiły pewne koncepcje dotyczące funkcjonowania PIR-u. To, że powstał PIR, to jest bardzo dobre. Ja akurat miałem na myśli FSI, który powołany przez pana prezydenta Sarkozy'ego był w listopadzie 2008 roku, aczkolwiek to była jakaś kontynuacja z tego, co było w 1816 roku, więc widać, że obecność państwa w różnych, obecność państwa w państwie jest wartością dodaną. Ja tylko chciałem powiedzieć to, że efektywność działania PIR-u będzie bardzo ważnym elementem pokazania, na ile skutecznie weszliśmy w pomoc biznesowi. I dlatego chciałem w pewną stronę pokazać, i pan prezes Olech Grendowicz ma absolutną rację, że nie może finansować czegoś, co się finansowo nie spina. To daleki byłbym od tego, żeby realizować takie cele państwowe. Natomiast z kolei trzeba sobie też powiedzieć, na ile PIR będzie w stanie przetworzyć liczbę projektów, przez które będą mu niejako podrzucane. Bo jak wiemy, struktura będzie osobowo w miarę ograniczona. Nie będzie tam dziesiątek czy setek ludzi, bo musi być też opłacalność i efektywność finansowa. Więc moja sugestia na przykład była taka, polegająca na tym, że jednak 6, które wspomniał pan prezes Grendowicz, pokrywa rzeczywiście bardzo ważne cele państwa, ale z kolei to jest bardzo pojemna liczba, która sektorowa. W związku z czym tam może być bardzo dużo projektów i gdyby to zawężenie miało miejsce w pewnym sensie, pewnie może będzie miało w przyszłości, że jednak pewnie specjaliści, którzy będą w PIR-ze zatrudnieni, będą musieli gdzieś się też koncentrować na takich projektach. No bo mnie się trudno mi sobie wyobrażać to, że PIR będzie w stanie dołożyć tą ostatnią złotówkę, tak jak powiedział prezes Grendowicz, że ktoś przynosi gotowy projekt, my tylko go patrzymy, czy on się finansowo i ekonomicznie spina i ewentualnie decydujemy o tym, czy wchodzimy, czy też nie. Bo się może okazać, że wówczas, i to jest bardzo istotna moim zdaniem uwaga, czy wówczas PIR będzie miał tą funkcję kreatora, czy tylko i wyłącznie kogoś, kto jest, ale na dobrą sprawę bez niego mogłoby się też obyć. Ja bym chciał, żeby PIR miał te zadania i to też jest ważne na przykład na ile PIR pracuje z Ministerstwem Skarbu tylko, ale na przykład ile pracuje też z parlamentem. Bo tak jak ostatnio pan minister Tamborski zrobił świetną konferencję na temat tego, w jaki sposób wykonywany jest nadzór właścicielski w różnych państwach. I ku mojemu zaskoczeniu, byłem przez ministrem skarbu, dowiedziałem się teraz, jak dalece parlamenty wchodziły w sprawę i wchodzą w kwestię nadzoru właścicielskiego. I teraz jest pytanie, na ile również politycy byliby uczestnikami pewnych inicjatyw i projektów PIR-owskich. Bo między innymi pan prezes Grendowicz musi mieć to bezpieczeństwo funkcjonowania, bo co to dużo ukrywać, każdy z nas wie, że przy podejmowaniu szeregu różnych decyzji inwestycyjnych owe bezpieczeństwo jest szalenie istotne. I dlatego ja powiem tak, dla mnie PIR jest wspomaganiem polskiego biznesu, polskiej gospodarki, ale powinien mieć elementy i aspekty polityczne, ponieważ jest tworem państwowym wspomagającym inwestycje i polską gospodarkę. Więc bezpieczeństwo, efektywność i ekonomia tak, ale też gwarancje bezpieczeństwa dla samego PIR-u i prezesa PIR-u, żeby było wiadomo, że nie będzie później problemów i kontrowersji. O czym my doskonale wiemy, że wiele osób... Że się zdarzają. Zdarzają tak. Się. Ja dziękuję bardzo państwu za udział w tej dyskusji. Dziękuję za przybycie. No możliwe, że z PIR-em lepiej pan prezes Olechnowicz mi podpowiada, żeby jednak to hasło promować. Przedłużyliśmy nasze spotkanie, ale to tylko chyba świadczy o tym, jak interesujący jest temat i to kolejny dowód na to, że musimy zorganizować kolejną debatę. Myślę, że już wkrótce. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.